Dobra. No to co? To chyba możemy zaczynać powoli, co, Jacku? Możemy. Może zacznijmy. Nawet szybciej trochę niż powoli to. No dobrze. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo dużo działania, w związku z czym zaczniemy. My będziemy też sporo gadać, ale tak naprawdę dzisiaj będziemy pracować, dzielić się, tworzyć światy, mówić sobie, co się udaje, co się nie udaje, który wciśnięty guzik. Ja pokazywałem już myszkę Microsoftową, którą mam, ale mam Apple'a i ta myszka Microsoftowa niechętnie się z nim łączy przez Bluetooth. Chociaż ze wszystkimi innymi komputerami chętnie, a akurat z Apple'em niechętnie. I jak tu nie wierzyć, że oni się kochają? Także dziś dużo pracy. Będziemy budować, będzie Asia z wami budować, będę ja z wami budował. Będziemy pokazywać, co można zbudować, będziemy wyświetlać filmy. Powiem wam, same atrakcje do 20. Samiutkie atrakcje. Dlatego nie będziemy owijać w bawełnę W i ogóle. witamy Was, tak, witam i nie będziemy nawijać makarony na uszy. Dobrze, to oficjalnie witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie na drugim spotkaniu Minecraft Education i witamy Was w imieniu Fundacji Orange, Think Global, no i oczywiście programu Superkoderzy, którego jesteście uczestnikami i do Was właśnie kierujemy nasze dzisiejsze spotkanie. Chcielibyśmy dzisiaj z Wami o czym? No właśnie. To jest nasza agenda naszego dzisiejszego spotkania. Są cztery główne punkty i mamy nadzieję, że nam się to wszystko uda zrobić. Dlatego nie będziemy tutaj heheszkować, śmieszkować, chociaż pewnie na to czekacie, ale my Jak jednak. to nie? Właśnie ja będę. Będziesz? No Jest dobrze. trudny czas, w ogóle wcześniej się robi ciemno i trzeba heheszkować i śmieszkować, żeby przetrwać. Powiem wam szczerze wszystkim, że Asia nie jest w formie, ona od tygodnia nie heheszkuje, nie śmieszkuje. Myśli, że wszyscy tak mają. Otóż nie. Są ludzie, którzy heheszkują i śmieszkują, na przykład ja. Będę heheszkował właśnie No dobrze, wbrew. to będziemy taką równowagę zachowywać. Ja tu dzisiaj będę poważną panią profesor, która będzie robić kartkówki, a Jacek będzie niesfornym uczniem, który się Ja będzie będę, wyłamywał. jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ja będę stawiał klocki. Ja też. Tak A, więc. to dzisiaj mamy spotkanie. Słuchajcie, dzisiaj w naszej agendzie cztery punkty i pierwszy punkt nazwaliśmy Muzeum Minerałów i będzie to taka mała wprawka, jakby trochę przypomnienie tego, co zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, ale też doskonalenie kolejnych umiejętności poruszania się w Minecrafcie, pokazania Wam jakby mapy takiej, która już została przygotowana dla uczniów, w której będziecie mieli jakieś zadanie do wykonania. Ja będę udostępniała ekran, a wy będziecie mogli działać razem ze mną. Dlatego, jeżeli możecie, to bardzo proszę, odpalcie sobie Minecrafty, zalogujcie się i bądźcie gotowi na to, żeby z nami działać. Ja za chwilę wam powiem, skąd pobrać mapę i jak ją zaimportować do Minecrafta. Podziałamy sobie tam, poznamy kilka nowych funkcji, pokażę Wam, jakie fajne funkcje są właśnie w Minecrafcie Education, których nie ma w Minecrafcie komercyjnym, które możecie wykorzystać w pracy z dzieciakami. Potem spróbujemy się połączyć w jednym świecie. I jeżeli ja prosiłam Asię, żeby wysłała do Was maila z prośbą o to, żebyście zaopatrzyli się w loginy ZPE, ponieważ to nam pozwoli się spotkać w jednym świecie. Jeżeli ktoś nie ma dzisiaj tego loginu, to niestety nie będzie mógł się z nami połączyć, ale pokażemy Wam, jak to zrobić, i Wy to będziecie mogli przetestować ze swoimi uczniami, bo będziecie wiedzieli, jak. Tak więc pokażemy Wam, na czym polega to hostowanie świata. Potem i tam też sobie przećwiczymy trochę rzeczy, tak więc jakby cały czas uczymy się poruszania w Minecrafcie, wykorzystywania tych wszystkich narzędzi, które tam są, stawiania bloków, burzenia, opisywania i wykorzystywania tabliczek i wszelkich innych różnych rzeczy.
Potem porozmawiamy o też dalej, jakby będziemy w temacie hostowania, ponieważ pokażemy Wam różne płytki konstrukcyjne, które można wykorzystać w Minecrafcie, na których uczniowie będą mogli budować różne rzeczy i to połączymy z drukiem 3D. Nie będziemy Wam pokazywać, jak wydrukować to na drukarce 3D, bo nie o tym jest nasz webinar, ale pokażemy Wam, że jest taka możliwość, że jeżeli uczeń zbuduje coś w Minecrafcie, to może to wyeksportować jako plik zewnętrzny, taki nadający się do programu, który umożliwi wydrukowanie tej budowli na drukarce 3D. Ale uwaga, to wcale nie jest takie proste, ponieważ są bardzo różne drukarki 3D, drukują z różnych plików i ten plik, który generuje Minecraft, ja sprawdziłem, bo ja chciałem wam wydrukować. Nawet się tu z Asią przygotowaliśmy do wydruku, ale to jest w gigantycznej skali w stosunku do naszej drukarki 3D. I ja nie wiem, czy myśmy coś źle zrobili, czy nie, ale spróbujemy coś wydrukować i pokazać, jak przeskalować. Ja to przygotuję na następne zajęcia, bo warto skorzystać z drukarek, którą. No bo tak, każda szkoła ma drukarkę. Teraz to wiemy, że każda szkoła ma drukarkę, że nie ma w Polsce szkoły, która drukarki nie ma, więc warto to wykorzystać i być może Minecraft jest takim miejscem, gdzie uczniowie powiedzą: ja cię, jak ja bym chciał swojego creepera własnego, no to proszę bardzo, można to zrobić. Tylko jak to oznaczyć i jak to przy następnym spotkaniu. Za tydzień, tak? My się za Tak. tydzień widzimy. Nawet nie za cały, bo chyba we środę. Tak, bo No jakby właśnie. są dwie możliwości wyeksportowania tych plików. Dzisiaj pokażemy Wam jedną z tych możliwości, a za tydzień pokażemy kolejną i Wy będziecie mogli sobie po prostu ją dobrać do swojej drukarki i wtedy spróbować tego druku. No i chcielibyśmy zakończyć dzisiaj nasze spotkanie przeglądem wyzwań, challenge'y, takich wyzwań, które pozwolą Waszym uczniom no, spędzić przede wszystkim w jakiś taki sposób efektowny i efektywny czas z Minecraftem, ale zrealizować się również w pracy projektowej, ponieważ jak pamiętacie, tydzień temu rozmawialiśmy o Steamie, rozmawialiśmy o Samrze i my cały czas jakby w duchu tego Steamu i Samru się będziemy poruszać. Pokażę Wam, jakie wyzwania myśmy podejmowali lub propozycje wyzwań, jakie Wy możecie również podjąć ze swoimi uczniami. Zanim jednak przejdziemy do Muzeum Minerałów, to chciałabym coś pokazać, ponieważ na naszym padlecie pojawiła się praca, to znaczy jest kilka prac od Was umieszczonych na padlecie, ale jest jedna szczególna, którą chciałam pochwalić. Tylko na początek miałabym do Was prośbę, abyście udali się na nie Padlet, tylko na bloga, który jest mojego autorstwa, naukadosześcianu.blogspot.com. Wysyłam link na czacie. I żebyście zajrzeli do zakładki Pobierz i tam na samym dole, na samiuśkim prawie dole, to jest ostatnia jakby mapa do pobrania. Ta mapa nazywa się właśnie Muzeum Minerałów Final. Taki jest obrazek i pod spodem jest link, jakbyście mogli sobie w międzyczasie pobrać tę mapę. I za chwilę, jak zaprezentuję tę pracę, o której mówiłam, to przejdziemy do Minecrafta i zaczniemy działać. Najpierw sobie po prostu pobierzcie to Muzeum Minerałów na swój dysk. Jak klikniecie na ten link, to przeniesie Was do jakby dysku, z którego ja udostępniłam tę mapę, i trzeba kliknąć po prostu pobierz i ona się pobierze na Wasz komputer, dobra? Natomiast w tym czasie, w tym momencie, ja na chwilę zatrzymam udostępnianie, ponieważ tutaj nie mam możliwości pokazania całego ekranu mojego komputera, tylko poszczególne okna, więc ja muszę się teraz przenieść, o właśnie, do Chroma. I chciałabym Wam, słuchajcie, pokazać pracę pana Ryszarda. Panie Ryszardzie, czy pan jest dzisiaj z nami? I jestem z wami, tylko troszkę się spóźniłem.
Nie ma problemu, ale cudownie, że pan jest. Panie Ryszardzie, właśnie pokazuję pańską O. pracę, zadanie domowe, które mnie naprawdę niezwykle zachwyciło, ponieważ oprócz domu, który był no, niejako takim małym zadaniem domowym do wybudowania, pan Ryszard, słuchajcie, zobaczcie, wybudował dom z ogrodem i to jest w ogóle cudowne. I zobaczcie, jakie świetne zdjęcia, nawet selfie pan Ryszard sobie zrobił. Niechcąco, ale się Gratulacje. zrobiło. Proszę. Mówię, że niechcąco, ale nie wiem nawet, jak się zrobiło, ale się zrobiło. Ale to bardzo dobrze. To znaczy, że chyba pan trochę połknął haczyk, panie Ryszardzie, bo wie pan, bo normalnie zbudowałby pan dom, powiedział: dobra, zrobione. A skoro tu się jeszcze zrobił ogród, to znaczy, że nie chciał pan stamtąd wychodzić i odkrył pan kolejne możliwości, jak można właśnie przedstawić ten swój świat. Świetna robota, naprawdę. Brawo dla pana Ryszarda, bardzo dziękujemy za tę pracę. Tak, dokładnie. Słuchajcie, zobaczcie, jakie to O, słodkie. jakie fajne brawa. Jeszcze tak jedno słóweczko. Tak. Akurat miałem takie, bo to między świętami, wiadomo, luzik, nie? No No, tak. uczniowie z pierwszej liceum zobaczyli, że ja się tym bawię i pytam się ich, czy by się chcieli pobawić. No to aplauz dosyć taki solidny. No i na przykład mi pokazał uczeń, jak zrobić łąkę. Proszę, czyli. W koło, nie? Tam jest w koło ogrodzenie z łąka. W życiu bym na to nie wpadł. Czyli wykorzystał pan co, proszę powiedzieć? Kurde, nie wiem, jak to się nazywa. Tam jest jakiś taki nawóz. Jak się sadzi roślinki, to jest taki biały nawóz, czy jakoś to się tam nazywa. To się nazywa mączka kostna. O. No i kurde, to się rzuca i robi się łąka. Piękne. Genialne. To panie Słuchajcie. Ryszardzie, to ja Słuchajcie, panu jeszcze. tu cały czas jesteśmy, panie Ryszardzie i do wszystkich. Słuchajcie, tak naprawdę my wbijamy się w świat dzieciaków. Oni naprawdę, już ci starsi, wiedzą mnóstwo przede wszystkim o zasadach, które panują w świecie Minecrafta. Znaczy, w życiu nie rzucacie mączki kostnej na trawnik, i nie rosną wtedy kwiatki, ale w Minecrafcie właśnie tak jest, że ta mączka kostna rzucona powoduje wzrost kwiatków i robi się łąka. Oczywiście nikt by na to nie wpadł, to trzeba po prostu wiedzieć, trzeba albo skądś się nauczyć, albo wysiedzieć to godzinami grając w Minecrafta i oglądając filmiki, o czym mówiła Aśka na poprzednim naszym spotkaniu, a pan wykorzystał jeszcze jedną ścieżkę. Słuchajcie, ścieżką są nasze osobiste dzieci lub uczniowie. Ileż oni znają sztuczek i jak oni bardzo chcą się z nami dzielić tymi sztuczkami, żeby powiedzieć, bo nareszcie oni coś umieją. Nareszcie on umie więcej od nauczyciela. To są tak świetne momenty i naprawdę, że uczniowie podpowiadają, mówią, działają. No szkoda, że pierwsza klasa liceum nie ma już, nie ma tych darmowych linków, bo to tylko do 8 klasy działa. Więc szkoda, oni bez darmowych linków mogą działać na tych swoich kontach do 10 razy szkolnych, więc to trzeba dobrze wykorzystać. Dobra, Asia już odpala grę, już jedzie. Tak, tutaj pani Anicie odpowiadam na pytanie. Pani Anito, ja już wysłałam link jeszcze raz bezpośrednio do tej zakładki Pobierz na blogu i tam trzeba zjechać na sam dół i na samym dole ta mapa jest do pobrania pod nazwą Muzeum Minerałów. No dobrze, słuchajcie, to teraz tak, ja udostępniam swój ekran. Ja już mówiłam też wam tydzień temu, że fajnie, proszę bardzo, pytajcie, jeżeli cokolwiek jest za szybko, niezrozumiałe, to nie bójcie się pytać, włączajcie sobie nawet mikrofon i przerywajcie, bo czasem nie zawsze spoglądam na ten czas, chociaż czat, chociaż staram się. Jacek też tutaj go obserwuje, ale nieraz może nam coś umknąć, więc pukajcie, walcie do drzwi, mówcie, proszę, stop, tam potrzebuję pomocy. I to, co mówił Jacek, właśnie pytanie uczniów o jakieś rzeczy w Minecrafcie nie jest niczym złym, nie tracimy wcale autorytetu, nawet zyskujemy, a druga rzecz jest taka, że uczniowie, zamieniamy się rolami trochę i to uczniowie stają się naszymi nauczycielami i to jest świetne, dla nich to jest bardzo budujące. Pokażę wam teraz, kochani, jak tę mapę, którą sobie pobraliście,
jak ją zaimportować, jak ją wczytać do gry, ponieważ ta mapa, którą pobraliście właśnie, została przeze mnie, dzień dobry Donato, została przeze mnie przygotowana specjalnie na dzisiejsze spotkanie. I teraz ona nie jest dostępna w bibliotece, tak jak tydzień temu Wam mówiliśmy, że tutaj jest wielka biblioteka map, które można od razu odpalić i z nich korzystać. Są też mapy, które ludzie po prostu sami przygotowują i wtedy one nie są bezpośrednio w tej bibliotece, tylko udostępnia się je z linku. I na przykład jak ja przygotowuję dla uczniów jakąś mapę, to umieszczam ją właśnie czy to na blogu, czy wysyłam im na maila, czy na jakimś padlecie i wtedy oni wchodzą na to, w to miejsce, czy to czat, czy przepraszam, czy to blog, czy poczta mailowa i pobierają sobie ją na komputer. I wtedy oni muszą wczytać tę mapę do Minecrafta, żeby móc w nią zagrać. I jak to teraz zrobić? Ta wasza mapa czeka na dysku waszego komputera i w momencie, kiedy już jesteście zalogowani w Minecrafcie, to wybieracie ten przycisk Graj, a następnie w dolnym prawym rogu jest taki przycisk Importuj. Jak klikniecie na to Importuj, to wtedy pojawia się dysk waszego komputera. Wy go nie widzicie u mnie, bo to nie jest okno Minecraftowe, a tylko udostępniam okno Minecraftowe, ale musicie znaleźć sobie tam ten folder Downloads pobrane i tam jest ta mapa, którą właśnie pobraliście i trzeba ją tam znaleźć, zlokalizować sobie w tym folderze pobrane, kliknąć na nią i zatwierdzić przyciskiem Otwórz. I teraz zobaczcie, dostaję u góry informację, rozpoczęto import, pomyślnie zaimportowano mapę, ale nic się nie zadziało, bo ona się nie otworzyła. Mogłabym zrobić to jeszcze na drugi sposób, po prostu wejść do folderu pobrane na komputerze i dwa razy kliknąć w tę mapę i wtedy automatycznie odpala się Minecraft i ta mapa wtedy wczytuje się i wtedy najczęściej jest tak, że od razu przechodzimy do tej mapy. Natomiast jeżeli używamy przycisku importuj, to ta mapa nie odpala się od razu, tylko ona się ładuje do tego miejsca moje światy, czyli tam, gdzie ja wcześniej coś robiłam, wykorzystywałam jakieś inne mapy i tam ona jest. Zobaczcie, jak ja sobie wejdę tutaj w moje światy, to o, zobaczcie, ostatnia mapa, to właściwie pierwsza z brzegu, to jest ta mapa, którą wczytałam sobie przed chwilą, czyli zaimportowałam. I teraz, jeżeli moglibyście, to bardzo proszę, żebyście sobie ją uruchomili. Jeżeli za szybko, to mówcie, a jeżeli jest ok, to ja będę też patrzyła na czat, że nikt tutaj nie krzyczy stop, to będziemy po prostu sobie gotowe, super. I teraz uwaga, uwaga. Kliknijcie sobie w tę mapę i tam macie cztery opcje. Na razie wybierzemy sobie te opcje grajmy, pozostałe jeszcze Wam dzisiaj będziemy pokazywać, więc na razie tego nie będę omawiała. Klikamy sobie graj i wchodzimy do świata. I jeżeli ja dobrze przygotowałam tę mapę, to w momencie, kiedy się pojawiliście na tym świecie, to powinien Wam się pokazać na ekranie, ale mi się nie pokazał, nie pokazał mi się napis, o dobra, porozmawiaj ze strażnikiem, dajcie mi znać, bo ja tej mapy nie testowałam z uczniami, dopiero ją pierwszy raz z Wami testuję, czy jak weszliście do tego świata, to czy pojawił Wam się na ekranie taki pomarańczowy napis, porozmawiaj ze strażnikiem, na razie nie idźcie na dół, bo jak pójdziecie na dół bez sprzętu, to tak, super, pokazał się napis, bardzo dobrze, czyli dobrze ustawiłam. Ustawiłam tak, żebyście się zespawnowali, czyli już Pani Donato powiem, zespawnowali i zobaczcie, jakby spadli na tą płytę naciskową i ta płyta naciskowa, na którą ja teraz sobie tutaj wejdę, ona powoduje, że na moim ekranie pojawia się komunikat dla ucznia, co ma zrobić? Porozmawiać ze strażnikiem.
Donato, już ci mówię, co masz zrobić. Znajdź na czacie, wjedź troszeczkę wyżej, znajdź na czacie, tam jest link do mojego bloga, wejdź w zakładkę Pobierz i na samym dole jest mapa o nazwie Muzeum Minerałów, którą musisz sobie pobrać na dysk i zaimportować ją do Minecrafta. Anita pisze i Mirek także pokazał się ten napis świetnie. Co to znaczy porozmawiać ze strażnikiem? Kto to odkrył? Jak porozmawiać ze strażnikiem? Możecie sobie włączać mikrofony i mówić. Trzeba najechać myszką na tego strażnika i kliknąć prawym przyciskiem myszki. Super, dzięki Anito, dokładnie tak. Trzeba najechać myszką na tego strażnika, zresztą nawet widzimy nad nim napis, że on się tak nazywa, i kliknąć prawym przyciskiem myszy. I zobaczcie, pojawia się okno dialogowe, w którym jest napisane, co ten uczeń ma tutaj zrobić. No dobra, dobrze, że jesteś. Zasypało nam główny szyb, czyli mamy kopalnię, mamy szyb, który im zasypało i od którego będą prowadzone nowe korytarze. Zanim zaczniemy kopać dalej, musisz wyczyścić ten szyb i usunąć wszystkie bloki. Przy okazji poznasz trochę minerałów, nie wykuwaj dziur w ścianach, dużo czasu zajęło nam uszczelnianie ich przed wodą, która znajduje się dookoła. W skrzyni znajdziesz potrzebne narzędzia. I tu może być taka pułapka, bo często jest tak, że uczniowie nie czytają poleceń. Dzisiaj Jacek opowiadał, że pracował z dzieciakami, on pewnie jeszcze o tym opowie. I oni po prostu przechodzą te mapy często tak, klikają, wchodzą, nie czytają, lecą dalej, intuicyjnie te mapy wykonują. A często właśnie w tych oknach dialogowych, słuchajcie, jest dużo informacji dla ucznia, co ma zrobić. Niestety czasem nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, ale ja wierzę, że na wasze zajęcia superkoderskie przychodzą dzieciaki, które nie mam tego, Michał pisze, że nie mam tego porozmawiać ze strażnikiem. Dobra, Michale, przepraszam, że mówię do was po imieniu, ale mi jest tak łatwiej, dobrze, nie obrażajcie się, do nas też możecie się zwracać po imieniu, bądźmy tutaj dla siebie tacy bardziej trochę friendly, więc mam nadzieję, że się nie gniewacie. Słuchaj, Michał, musisz, zobacz, jeżeli się cofniesz trochę, czyli wykorzystasz klawisz S, to będziesz widział przed sobą taką płytę naciskową. Jak sobie na nią wejdziesz, to powinien pojawić się taki napis, porozmawiaj ze strażnikiem, spróbuj. I żeby porozmawiać ze strażnikiem, musimy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy. Jeżeli stoimy za daleko od strażnika, to nic się nie zadzieje, musimy podejść do niego bliżej, tak? Jak podejdziemy bliżej i mam napis, super Wiola, bardzo się cieszę, to teraz porozmawiaj ze strażnikiem, czyli kliknij na niego prawym przyciskiem myszy, pojawia nam się takie okno dialogowe. My się dzisiaj nauczymy takie okna dialogowe robić i stawiać takich strażników. To będzie naprawdę czad, słuchajcie. No dobra, to teraz tak, wiemy, że mamy wyczyścić szyb, mamy wykopać, jakby wykopać trochę minerałów, i będą nam do tego potrzebne narzędzia, bo na razie, póki co, to my nic nie mamy, zobaczcie, widzicie to te 9 okienek na dole? Nie macie nic dostępnego. Uwaga, kliknijcie sobie literkę E na klawiaturze, popatrzcie, to co mieliście tydzień temu dostępne, wszystkie bloki, z których mogliście budować, w tej mapie tego nie ma, bo ona została tak przygotowana, żeby uczeń niczym na razie nie dysponował. Super, Kazimierzu, bardzo się cieszę. Uczeń jest w trybie i wy, i ja jesteśmy w trybie adventure. Tryb adventure oznacza, że uczeń, gracz ma dostępne tylko to, na co mu pozwoli twórca mapy. Ja zaplanowałam to tak, żebyście nie mieli nic dostępne, ale żebyście mogli wykopywać te minerały, musicie sobie wziąć narzędzia ze skrzyni. Słuchajcie, zamykam ekwipunek. Popatrzcie, obok strażnika jest skrzynia. Podobnie jak rozmawianie z tym strażnikiem, uruchamialiśmy prawym przyciskiem myszy. Tak samo skrzynię można otworzyć prawym przyciskiem myszy. Zobaczcie. Wow! Widzicie, co my tu mamy? Mamy diamentowy hełm,
który ja sobie zabieram. Mam diamentowe buty, weźcie je sobie, bo one nam będą potrzebne w kopalni, bo musimy mieć odpowiedni strój. Weźmy sobie kilof, możecie też sobie wziąć łopatę, a możecie nawet dwa kilofy zabrać, nie ma problemu. Możecie spróbować przeszukać inne skrzynie, zobaczcie, podejdźcie sobie tutaj do innej skrzyni i znowu prawym przyciskiem myszy na nią najedźcie, kliknijcie i ona się otworzy. W innej skrzyni mamy dostępną książkę i aparat, zabierzmy to sobie. Czy coś jest w innych skrzyniach? Sprawdzam. Dzieciaki też zawsze sprawdzają, bo one lubią sobie tam znajdować różne rzeczy, więc mogłam w sumie też poukrywać w tej mapie, tutaj w tych skrzyniach różne elementy. I tutaj jest na przykład taka skrzynia z chlebem. I teraz uwaga, jak kliknę na chleb prawym przyciskiem myszy, to z tym chlebem się nic nie dzieje. Ale jak kliknę z boku skrzyni, w bok skrzyni, to pojawia mi się jedzonko i mogę sobie na przykład wziąć kurczaka, ale na razie nie musimy go brać. No, możecie wziąć, jeżeli nie chcecie, to możecie zostawić, jak nie jesteście głodni. Zamykam te skrzynie i na jeszcze jedną rzecz zwróćcie uwagę. Ja Wam mówiłam, że prawy przycisk to jest przycisk, który buduje, który rozmawia z tymi postaciami, natomiast lewy przycisk pozwala zburzyć coś. Pamiętacie, jak wykopywaliśmy dziury? Spróbujcie tutaj coś zburzyć. Nic się nie da zburzyć, prawda? Wiecie dlaczego? No właśnie to dlatego, że jesteście w trybie adventure, czyli ta mapa jest zabezpieczona przed burzeniem. I to dobrze, bo czasem uczniowie mają takie zapędy, wiecie, z tego Minecrafta komercyjnego, żeby rozwalić coś, zburzyć, prawda, zbudować sobie na nowo i wcale nie chcą robić tych edukacyjnych rzeczy, które my im proponujemy, dlatego często te mapy, które zawierają jakieś zadania, one właśnie są w ten sposób zabezpieczone. I jeżeli przeglądaliście sobie bibliotekę, to być może na takie mapy natrafiliście, gdzie nie można było nic rozwalić, ale trzeba było na przykład czytać właśnie jakieś polecenia, trzeba było wykonywać jakieś polecenia i to jest ten tryb właśnie, w którym dzisiaj się znajdujemy. Dobra, zanim pójdziemy do szybu, pamiętajcie, nie idźcie do szybu, zanim nie weźmiecie sobie narzędzi. Z tej skrzyni tutaj obok strażnika zabierzcie narzędzia, bo jak tam pójdziecie, to tam jest taka mała pułapka, nie można stamtąd wyjść, a bez narzędzi niczego nie wykopiecie. No dobra, to po co ja wzięłam ten hełm, buty, nogawice i napierśnik, tak to się chyba nazywa. Jak klikniecie ponownie sobie literkę E, kliknijcie sobie E, to zobaczcie, widać Waszą postać i teraz obok tej postaci mamy miejsce na te zbroje, którą sobie zabraliśmy. Jak chwycicie sobie hełm i przeniesiecie go na głowę, to popatrzcie, automatycznie macie hełm na głowie, buty sobie założę, nogawice i jeszcze napierśnik, patrzcie. I teraz jestem w pięknej diamentowej zbroi. Mam nadzieję, że Wy też już tę zbroję przywdziewacie. Żeby ją przywdziać, przypomnę, trzeba nacisnąć przycisk E na klawiaturze, wtedy odpala nam się ekwipunek i to, co mamy tutaj dostępne w naszym zasobniku, możemy przenieść tutaj na te pola, gdzie jest głowa, klatka piersiowa i tak dalej. Żeby zamknąć ten ekwipunek, albo naciskamy escape, albo krzyżyk. No i teraz pokażę Wam jeszcze taki trik. Na Windowsie, jak naciśniecie sobie F5, to możecie siebie zobaczyć z tyłu w tej pięknej zbroi diamentowej, a jak naciśniecie jeszcze raz F5, to wtedy widzicie się z przodu. Jak jeszcze raz naciśniecie F5, to wracacie do trybu patrzenia przed siebie, czyli pozycji pierwszej osoby. Jeżeli pracujecie na Macach, to musicie najpierw nacisnąć Fn, to jest ten najbardziej po lewej stronie przycisk na klawiaturze, i też F5. F5, F5 z FN-em i jeszcze raz wracamy do tego trybu. No dobra, to co? Tego burzenia pozwolę sobie dodać, że właśnie ja z dzieciakami robiłam cybercrafta. No. Pierwsze co, to było rozwalanie. Właśnie miałam taki trochę żal, że tam nie jest to zablokowane,
A niektóre osoby, starsze chłopaki, nawet pozwoliły sobie wyskoczyć z tej gry i przeszły na łąkę, i potem, pani, jak ja mam tam wrócić? Tak, właśnie. Dzieciaki często to robią w tych mapach i jeżeli mapy nie są dobrze zabezpieczone, to one po prostu uciekają nam z tego Minecrafta, bo one wcale nie chcą robić tamtych zadań, tylko chcą się popisać, co one potrafią w Minecrafcie. Dlatego ja wyznaję taką zasadę, że zanim pójdę z dzieciakami na jakiekolwiek lekcje przygotowane przeze mnie, to zadziałało bez FM. Super. To wiecie co? To ja im pozwalam jedno, dwa, trzy spotkania budować, żeby oni mi pokazali, co oni potrafią w Minecrafcie. Niech oni się popiszą, niech oni się wyżyją. Pokażcie mi, co potraficie w Minecrafcie. Bo jak tego nie zrobicie, to oni będą wam zwiewali z tych map niezabezpieczonych. Ale jest też dużo map takich, które są zabezpieczone i ta na przykład też jest, możecie sobie ją wykorzystać ze swoimi dzieciakami, ona jest dla was za darmo oczywiście. No dobra, słuchajcie, to jeżeli macie kill off, to idźmy do szybu, czyli musimy iść tam w dół, popatrzcie, po schodach i jak się dobrze przyjrzycie, jak się nie rozpędzicie, to przed sobą będziecie widzieć znowu płyty naciskowe. Jak je przejdziecie, i staniecie i odwrócicie się, to zobaczcie, nasz szyb się zamknął. I teraz, gdybyście nie mieli tutaj ze sobą kilofa żadnego, to niestety nie przedostalibyście się w żadne inne miejsce. I gdybyście to robili z uczniami, że oni pobiegliby do szybu i nie mieliby kilofa, to nie znając komend, nie mogliby sobie przyznać tego kilofa i wtedy musieliby. Co zrobić? Wyjść z tej mapy i zaimportować ją ponownie i uruchomić ją od samego początku, bo tu jest taka pułapka. Zobaczcie, jak ja pójdę na dół, o, dalej, popatrzcie, co tu jest. Zobaczcie, tu jest szyb, który, no, ja to tak zrobiłam, że niby go Nazi. zasypało. Niby go zasypało i mamy tutaj różne bloki, które uniemożliwiają nam przejście dalej. Zobaczcie, tu są jakieś boczne przejścia, ale one są pozasypywane, tak? I teraz ja muszę oczyścić według tego polecenia naszego strażnika cały ten szyb. I tutaj jest to miejsce, gdzie zobaczcie, działa możliwość kopania. I gdybym nie miała kilofa, to wiele z tych bloków nie byłabym w stanie wykopać. Bo o ile mogłabym wykopać na przykład piasek ręką, zobaczcie, mogę to zrobić ręką, widzicie? O, hop. I mogę go sobie zabrać. O, tu już widzę, że tu jest brak przejścia, ślepa uliczka. O tyle niektóre minerały, one dadzą się zburzyć, ale one nie dadzą mi żadnego bloku. Widzicie? On się zniszczył, ten blok, ale ja go nie pozyskałam. Więc żeby go pozyskać, to w tym momencie potrzebuje kilofa. Widzieliście różnicę? Wykopcie sobie proszę kilka tych bloków, które są możliwe do wykopania, a najlepiej by było, jakbyście cały szyb oczyścili i sprawdzajcie w międzyczasie, klikając na E, jakie minerały pozyskaliście. Mam tylko prośbę o wykopanie tych minerałów. Gabrielo, mogę prosić o wyciszenie mikrofonu? O, dziękuję. Słuchajcie, sprawdzajcie sobie, jakie minerały pozyskaliście. Na przykład zobaczcie, ja zebrałam piasek, czerwony piasek, glinę, mam bruk, który dostajemy po zburzeniu kamienia, mam andezyt, i mam dioryt. O, proszę bardzo, takie minerały. No to idę dalej kopać. Słuchajcie, dzieciaki to jak będą kopały, to będą wiedziały, że to są diamenty, a te zielone to są szmaragdy. To, co tutaj kopię, to jest żwir, ale słuchajcie, kopcie razem ze mną i sprawdzajcie, jakie minerały udaje wam się pozyskać. Zobaczcie, z niektórych bloków, które wykopuję, które przekopuję, moje się nie rozwalają. Anito, możesz... A masz kilof? A włącz Tak, sobie mam proszę. kilof i lecą takie małe kawałek, takie małe kwadraciki.
I cały czas ten duży stoi. A dobra, a który kopiesz, ten może? No właśnie, już tak patrzyłam, właśnie jak ty robiłaś, i No. żaden, jakikolwiek kolor wezmę, żaden, lecą tylko takie małe kwadraciki, ale cały się nie rozwala. O kurczaki. A powiedzcie, jak jest u was? Czy u was się to rozwala? Dajcie znać, proszę. Wszyscy rozwalają, wiesz. Rozwala się. U mnie działa. Mirek też pisze, u mnie działa. Dobra, rozwala się. Kazimierz też dał nam znać. A nie. Słuchajcie, no prawda jest taka, że niektóre bloki wymagają więcej roboty. Mamy tam najróżniejsze minerały i niektóre, tak jak obsydian, są tak twarde, że trzeba po prostu stać i nawalać w niego tym kilofem no, dobrą minutę, Bo żeby trzeba Anito, bo tak. musisz przycisnąć. Beata, trzeba być Tak, zawziętym. Brawo, ale ja Beata. wzięłam nawet piasek zwykły i mi się też nie rozwalił. O kurczaki. Bo taki Wiesz co, pierwszy to raz by. słyszę. Nie znam takiego przypadku. Wiesz co, a słuchaj, a czy robisz tak, że jak podejdziesz do bloku, to naciśnij sobie ten przycisk myszki i trzymaj go na tym bloku. I nie ruszaj się w ogóle, tylko trzymaj na bloku. Teraz się dopiero zrobiło, jak Jest. trzymam. Dzięki. Super. No właśnie, widzicie, dobra, to jest dla mnie wskazówka. Ja nie powiedziałam, że to trzeba przytrzymać, tylko mogliście wziąć moje słowa rozwal, czyli kliknij, prawda? Tak, ja cały czas klikałam po prostu, a A tu właśnie, no. a tu, żeby rozwalić, trzeba po prostu przytrzymać ten lewy przycisk myszy i on wtedy nam rozwala te bloki. No dobra, to słuchajcie, demolka. Demolka, to co się da, rozwalcie, To jesteśmy. pozbierajcie. Super, nie? Patrzcie, legalnie można tutaj zburzyć po prostu, co się Hej, da. synu. Mam Dobra. szkolenie z Minecrafta i zaraz idę do kosmetyczki, a mi tak szkoda tego szkolenia. O, ja cię szkoda, to proszę nie iść, proszę przełożyć kosmetyczkę. Dobra, słuchajcie, wyczyściłam cały szyb i teraz tak. Ja Zostały mi chciałbym dwa bloki. tylko powiedzieć, że z kosmetyczką nie jest tak łatwo przełożyć. Już bardziej Nie łatwiej jest. przełożyć nasze szkolenie niż kosmetyczkę. Ja nie wiem, bo ja nie chodzę, to może dlatego nie wiem. Tra-la-la-la. Nie, że nie chodzę. Mam prośbę tylko o wyciszenie mikrofonu, bo słyszymy wasze rozmowy, a nie chcielibyśmy jakichś tam tajemnic, może nie wiem, gdzieś typu kosmetyczka. Słuchajcie, zostały mi dwa bloki. Czy wam też i nie da się ich zburzyć? Jeżeli tak, to oznacza, że zostały wam bloki, które się nazywają bedrock. Bedrock to jest skała, która jest skałą graniczną, czyli, bo wiecie, Minecraft ma też swoje dno, że tak powiem. Ale nie takie dno, że się staczamy, tylko dno, którego się nie da rozwalić. I dla. Miało nie być heheszków. Dobra, wyszło mi jakoś przez przypadek. Słuchajcie, w każdym razie bedrock się nie rozwali, choćbyście nie wiem ile tutaj ciupali tą, no, tym kilofem, on się nie rozwali po prostu i tyle. To nic, zostawmy tego bedrocka, ja specjalnie go tutaj ustawiłam, ale zanim pójdziemy Ustalmy, że już dalej. jesteśmy na dnie. Tak, jesteśmy już na dnie, dokładnie. Słuchajcie, to teraz zanim pójdziemy dalej, bo tu w bok są takie przejścia, ale dalej niby jesteśmy uwięzieni, nie wiemy gdzie pójść, zaraz wam powiem gdzie, ale uwaga, uwaga, naciśnijcie sobie najpierw klawisz E i zobaczcie, ile rzeczy pozyskaliście. Bo wiecie, Minecraft generalnie służy do budowania i do kopania. Każdy Minecrafter, taki wiecie, szanujący się Minecrafter, w swoim życiu przynajmniej raz wykopał porządną kopalnię. Kopalnię złota, diamentu, szmaragdu, miedzi, żelaza i wszelkich innych minerałów. Najbardziej takim minerałem, który trzeba zdobyć, albo który się chce najbardziej zdobyć, to oczywiście diament, tak? Więc jak się znajdzie diament i przekuje się go na diamentową zbroję, to jest w ogóle cool. Więc popatrzcie, co my tu mamy. Mamy dioryt, mamy andezyt, mamy diament, mamy szmaragd, żwir,
surową miedź, mamy obsydian, który też w naszym... Generalnie te minerały, które tutaj macie, one wszystkie występują w naszym środowisku. I to jest świetna, świetny pretekst do tego, żeby porozmawiać w ogóle z dzieciakami o minerałach, prawda? Żeby dzieciaki poszukały informacji o minerałach, bo zaraz to im będzie potrzebne. Więc gdybyście wykorzystywali taką mapę, to możecie zrobić sobie taką klatkę stop i powiedzieć, dobra, słuchaj, wybierz sobie trzy minerały, które wykopałeś w tym szybie i znajdź informacje o nim, takie trzy podstawowe informacje, które mógłbyś przekazać komuś, koledze, żeby powiedzieć, słuchaj, ten granit to jest fajna rzecz, bo z tego ten granit najczęściej wykorzystuje się, no dobra, nie wiem, czy jest fajna, albo najczęściej Asia, się powiedz jeszcze to. O cyferkach przy tych, bo to jest ważne też. Dobra, już, zaraz, tylko jeszcze dokończę, bo ten granit się wykorzystuje do tworzenia na przykład nagrobków, prawda, więc no nie wiem, czy jest fajne, ale w każdym bardzo razie... Mamy Znowu listopad. treści. Dobry tekst. Dobra. Ok, mamy bazalt, mamy kwarc, mamy brukowany łupek jakiś, mamy blok nacieku, prawda? I tak dalej. Mamy ametyst. Słuchajcie, jak się znajdzie geodę ametystową w Minecrafcie, to w ogóle ja kiedyś pamiętam, chyba z tydzień łaziłam po tych podziemiach i szukałam geody ametystowej. No i nie znalazłam. Znaczy raz tylko w życiu znalazłam, ale później jak w innej mapie gdzieś tam chciałam znaleźć, to nie udało mi się. Dobra. W każdym razie. Ale Joanna jeszcze nie umiera, ona ma szansę znaleźć jeszcze ametystę. No, weekend przed nami, znowu będę. Tak. Więc wiecie. I teraz tak, słuchajcie, rozmowa o minerałach. Każdy znajduje jakieś trzy minerały, opracowuje sobie informacje o tych minerałach. I za chwilę to będziemy wykorzystywać, bo my z tego szybu za chwilę się gdzieś przedostaniemy. Być może niektórzy z Was już się tam przedostali. Czy ktoś już wyszedł z szybu? Dajcie znać. Dajcie znać, czy wy dostaliście się z szybu. Czy grzeczni jesteście? Wy jesteście grzecznymi uczniami pewnie. Siedzicie tutaj w tym szybie albo jeszcze kopiecie. Dobra, okej, to słuchajcie, wiecie co? To ja wam powiem tak, patrzcie. Tutaj jest ślepa uliczka. A, Mirek czeka grzecznie. Dobra, grzeczny uczeń. Wasi uczniowie nie będą czekali grzecznie, oni uciekną wam dalej. No ale okej, tu jest jakieś niebezpieczeństwo, dobra, o, a Beata już uciekła, dobra, jest w sali z długim korytarzem, świetnie, tam też była ślepa uliczka, ale tutaj popatrzcie, tu możesz zajrzeć i tutaj popatrzcie, na tabliczce jest napisane, jeśli oczyściłeś szyb, możesz iść do następnego zadania, pociągnij za dźwignię, to znaczy, że Beata nie ma światła, nie ma światła tutaj, nie ma światła, czy nie ma światła tam dalej, no dobra, zobaczymy. Okej, słuchajcie, żeby pociągnąć za dźwignię, trzeba na nią kliknąć prawym przyciskiem myszy, prawy przycisk myszy, ciach, ło, patrzcie, przeniosłam się, teleportowałam się do takiego, no właśnie, co to jest, nie wiemy, co to jest, to trochę przypomina jakieś komnaty, tutaj stoi jakiś gość, no to podejdźmy do tego gościa i zobaczmy, kim on jest. A dobra, to jest dyrektor Muzeum Minerałów, właściwie dyrektorka, bo to jest babeczka, bo ona ma tu długie włosy, ale nie zmieściło mi się to w nazwie, żeby było dyrektorka Muzeum Minerałów, dlatego napisałam dyrektor. Często się nie używa feminatywów, więc dobra, jestem usprawiedliwiona, prawda? Feminatywy dopiero wchodzą. Więc mamy dyrektorkę Muzeum Minerałów i musimy z nią porozmawiać, żeby dowiedzieć się, co my tu mamy zrobić. No bo zobaczcie, uczeń może tu wleść i wiecie, i znowu naparzać tutaj tym swoim kilofem, ale tu się nic nie dzieje. No dobra, może pogadać z kustoszką, może wcale nie chcieć słyszeć, co ona tutaj chce od niego. I wiecie, i powie, co ja mam tu robić, nie mogę nic budować. No dobra, to idź pogadaj z dyrektorką tego muzeum, to już wiemy, że to jest muzeum i dowiedz się, o co chodzi. No więc, witaj w moim muzeum, jestem załamana, chociaż nie wygląda, ale takie założone ręce może, ponieważ skradziono wszystkie minerały do pustego muzeum, nikt nie chce przyjść. A może ty razem ze swoimi przyjaciółmi pomożesz mi je odtworzyć? Każda komnata powinna przedstawiać jeden wybrany minerał. Możesz z nich budować rzeźby,
albo umieścić go w pięknych gablotach. Przydałyby się też tabliczki z nazwami i informacjami o danym minerale. Widzicie, dlaczego oni szukali informacji o minerałach? Bo właśnie o to jesteśmy w okradzionym muzeum, Muzeum Minerałów, i my musimy je odtworzyć. Wow, genialne. Mi się podoba przynajmniej taki pomysł. Nie wiem jak dzieciakom, bo jeszcze też nie testowałam, z wami testuję tę mapę. Mam nadzieję, że wam się podoba ten pomysł. Dobra, jeśli jesteś gotowy, kliknij tak i korzystaj z nieograniczonych zasobów. I teraz zobaczcie, jeżeli uczeń pogada z dyrektorem Muzeum Minerałów i zamknie to okienko krzyżykiem, to nic się nie zadzieje. Sytuacja się nie zmienia. Wręcz nawet, zobaczcie, zostaliście okradzeni z waszego kilofa. Nie macie teraz w ogóle nic i nic nie można zrobić. Więc uwaga, trzeba jeszcze raz pogadać z dyrektorem minerałów i odpowiedzieć mu na pytanie, jeśli jesteś gotowy, kliknij tak i korzystaj. Byłem sprytny i kliknąłem tak, brawo Bartek, super. Uwaga, klikam tak, zajrzyj do ekwipunku, tak, i dostałam na ekranie napis. Ekwipunek, pamiętacie, to literka E na klawiaturze. Uwaga, patrzcie, dostałam jeszcze kamerę i książkę, klikam E. Wow, mam znowu wszystko, czyli jestem w trybie kreatywnym, czyli przeszłam z tego trybu takiego zabezpieczonego, gdzie nie mam nic, do trybu kreatywnego. Ale czy na pewno, słuchajcie, mam wszystko tu dostępne, no dobra, zaglądam, gdzie są minerały. Minerały są, słuchajcie, minerały są w różnych miejscach. Jeżeli pamiętacie nazwy, to można je sobie wyszukać na przykład lupą. Ja wpiszę sobie andezyt. O, proszę bardzo, mam andezyt. Wpiszę sobie na przykład diament. Diament. Mam rudę diamentu i mam też diament już taki wykopany, bosko. A może bym sobie jeszcze wzięła złoto, zło. W sensie nie zło, zło, tylko złoto. Biorę sobie rudę złota i biorę sobie surowe złoto. Dobra, to znaczy, że mogę iść budować, tak? No to idźmy. Uwaga, tu jest kustoszka, która mówi tak. W tych pomieszczeniach możesz tworzyć własne ekspozycje minerałów. Każda może być inna. Uruchom swoją wyobraźnię. Dobra, tam stoi jeszcze jeden kustosz. To lećmy do niego. On mówi tak, możesz tworzyć rzeźby, na przykład z rud złota, albo umieszczać je w gablotach lub w ramkach na przedmioty. Nie zapomnij podpisać komnaty i napisać coś o danym eksponacie. No i teraz uwaga. Dobra, jak przejść do tego muzeum? Tak, dobra, już tutaj pomagacie sobie na czacie, świetnie. No i teraz słuchajcie. Dobra, wzięłam sobie andezyt. Nie, dobra, zrobię pierwszą komnatę z rudy diamentu. A tu ząb. Czy wy możecie coś tam zbudować? Bo ja nie. Czy wy możecie... Nie. Nie można, no właśnie. Bo wiecie co? Bo ta mapa w całym swoim założeniu została przygotowana jako mapa adventure, czyli taka niezmienna. I tylko nam się tryb zmienił taki, że my mamy dostępne wszystkie materiały, ale budować i rozwalać nadal nie mogę. No to ja wam teraz pokażę, co robią dzieciaki, żeby to zhakować. I to jest całkiem legalne, ponieważ generalnie w Minecrafcie nie chodzi o to, żeby korzystać z gotowych map, ale żeby też je budować. Czy znacie trochę angielski i wiecie, jak nazywałby się po angielsku taki gość, który byłby budowniczym świata? Kto zna angielski i mógłby nazwać go? Budowniczy świata. Bob Builder. God! God, dobre. No tak, Bóg Bob. Wszystkie. Bob, you know. Bob. Bob. Bo budowniczy, dobra, może też być. Uwaga, wybieram odpowiedź Mirka, to będzie World Builder. World Builder. I teraz uwaga, to są dwa wyrazy,
budowniczy świata, tylko to jest w innej kolejności, świata budowniczy, tak w angielskim się to nazywa. Uwaga, to są dwa wyrazy i pierwsze literki od tych wyrazów, W i B, będą naszą komendą, żeby zhakować ten świat. Pokażę Wam teraz, poczekajcie, tylko sobie czat przesunę. Czat, dobra, okej. Okay. Pokażę Wam teraz, jak dzieciaki używają komend, żeby to, co zrobiły dzieciaki u Anity, czyli uciekły z tego świata, najprawdopodobniej włączyły sobie albo World Buildera, albo po prostu być może ta mapa w ogóle nie jest zabezpieczona i one, wiecie, rozwaliły ściany i po prostu uciekły. Żeby włączyć sobie tryb budowniczego świata i móc budować na tej zabezpieczonej mapie, trzeba, uwaga, wywołać czat. Żeby wywołać czat, trzeba nacisnąć Enter. Naciśnijcie sobie Enter. Pojawi Wam się na dole taki pasek i na tym pasku trzeba wpisać komendę. I to będzie pierwsza komenda, którą wpiszecie w Minecrafcie. Uwaga, potrzebujemy slasha, czyli ukośnika, a następnie trzeba wpisać WB, czyli skrót od World Builder. I zobaczcie, co pojawia Wam się na czacie. Przełącz status budowniczego światów wywołującego. Głupio to przetłumaczone. W każdym razie przełączymy sobie ten tryb na World Buildera i będziemy mogli wtedy budować. Żeby to zatwierdzić, trzeba znowu kliknąć Enter i u góry pojawił się napis. Status budowniczego światów zaktualizowany do True. True, czyli prawda. Gdyby pojawiło się False, to znaczy, żebyśmy mieli wyłączony ten tryb. A my mamy True, czyli mamy prawdę. Uwaga, wrócę teraz do mojej komnaty i tada, mogę budować, proszę bardzo, zbuduję tu teraz na Czekaj, przykład. Jak już powiedziałaś, Asia, jak już powiedziałaś, jak włączyć, to powiedz też, jak wyłączyć, żeby to było jasne. A proszę cię, tam będziemy wyłączać sobie. No ja dawaj, wyłączymy. No dobra, okej, okay, poczekajcie, ja sobie tylko tutaj zbuduję szybko taki monument jakiś z rudy diamentu, proszę bardzo. Tadam! Trochę wyszło, a dobra. Okej. Okay. Trochę jak krzyż wyszło, matko. Listopad, znowu nagrobki, krzyże. Znowu hehe śpi. Dobra. Słuchajcie, to sprawdźmy, czy możemy sobie tego World Buildera wyłączyć, dobra? Zbudujcie sobie tam coś, postawcie ze 2-3 bloki z jakiejś jednej rudy albo z jakiegoś minerału, z ametystu. Jak sobie położycie ametyst, to jak się po tym chodzi, to tak klika fajnie, tak jakbyście po szkle chodzili. I teraz uwaga, wyłączmy sobie ten tryb w ten sam sposób, jak go włączaliśmy. Czyli uruchamiamy czat, naciskamy slasha, czyli ukośnik, wpisujemy WB i naciskamy Enter. I mamy status budowniczego światów zaktualizowany do false, czyli fałsz, czyli teraz, widzicie, nie mogę nic znowu postawić. Nie? Wypróbujcie to sobie. To dlatego prosiłem właśnie, żeby powiedziała, bo to bardzo charakterystyczne. To są po prostu przełączniki. Przełącznik działa, jak raz kliknę to samo, to jest komunikat, że on jest true, a raz jak kliknę dokładnie to samo, to jest false, w zależności od tego, co było poprzednio. Więc to jest proste, łatwe i przyjemne. I proszę zobaczyć, że tutaj Aśka zbudowała piękny monument, ale w tej chwili już nie może budować nic. Czyli jak wyłączyła ten tryb, to monument zostaje, natomiast nie może zbudować nic nowego. Dokładnie. Więc żebym chciała tutaj dołożyć coś do tego, to oczywiście znowu muszę sobie włączyć ten tryb WB. No i znowu Enter, klikam slash, WB, Enter i teraz mam True, czyli znowu mogę budować. No dobra, słuchajcie, to spróbujmy sobie taką jedną komnatę uzupełnić o tabliczki informacyjne, co to w ogóle jest. Więc jeżeli macie postawione nawet ze 2 bloki, to wystarczy. Jak w szybie kopalni wyburzysz wszystkie możliwe bloki, to w jednym korytarzyku się pokazuje. Aha, dobra, Bartek pisze, że nie może na macu wybrać z ekwipunku budulec. Monika, a włącz sobie mikrofon i powiedz, proszę. Aha, to do Kingi było, dobra?
Ja jestem na tym Macu nieszczęśliwym. Jakim Jakim nieszczęśliwym? nieszczęśliwym? Proszę, Ale i my nie, też na Maca. cofam, tfu, wypluwam. Proszę. No, ale już sobie załatwiłam przynajmniej myszkę na dzisiaj, więc jest mi trochę łatwiej. Super. Natomiast próbuję teraz jakoś, nie potrafię poruszać się po tym pasku ekwipunku na dole. W ogóle nie wiem, jak do niego mam dostęp mieć. Jedynka, Dobra. Dwójka, trójka, czwórka. To jeszcze raz, bo... Jedynka to pierwsza kratka, dwójka to druga kratka, trzecia to trójka to trzecia kratka i tak do pięciu. Czyli jak sobie wybierzesz piątkę, to zaświeci O kurka, piąte dobra, okienko. takie proste. Tak. Dobra, dobra, bo ja chyba miałam tutaj za dużo okien pootwieranych. Okej, dzięki bardzo, działa. Chyba, że Moniko, masz na myszce scrolla, to możesz też scrollem to przełączać. Mam, już sprawdzam, jak to tu działa. Działa, działa. A, no tak. No, no myślałam, że będzie trudniej. Dobrze, dzięki. Bosko, pytajcie o takie rzeczy, bo to jest ważne. My się tego uczymy, słuchajcie. Wy się uczycie razem z nami i w ogóle to nie jest wstyd pytać. Takie rzeczy dla nas są oczywiste być może, żeby to o tym przypominać, a wy możecie gdzieś tam to przeoczyć i wtedy jest problem. Dobra, słuchajcie, to teraz tak, tabliczka. Tabliczka. Wiecie co? W Minecrafcie Education są tabliczki właśnie edytowalne po to, żeby uczniom wydawać różne też i polecenia, i wskazówki. Oczywiście w tym komercyjnym też są, ale tutaj są dodatkowe takie, których nie ma w tym komercyjnym. I gdzie je znaleźć? Już Wam mówię. Jak naciśniecie sobie E, czyli ekwipunek, to teraz tak. Po lewej, być może macie taki widok, o, być może taki widok macie ekwipunku, to teraz, żeby przełączyć ten widok na taki, który ja miałam przed chwilą, to zobaczcie, tutaj jest taka otwarta książka i tutaj są wszystkie bloki dostępne. One są podzielone na kategorie: budowanie, zbroja i jedzenie, rzeczy do upiększania domu i natura. Natomiast tu po prawej stronie mamy taką dużą książkę, a obok jest książka ze skrzynią. Jak sobie klikniecie na tą książkę ze skrzynią, to wtedy widzicie swój zasobnik i on się składa z 9 kwadracików, które widzicie na ekranie, jak chodzicie po Minecrafcie. To jest to, co możecie trzymać bezpośrednio w ręce, ale oprócz tego wy na plecach, nawet nie czujecie, nosicie taki plecak, w którym jest 27 innych szufladek, to się nazywają sloty, w których możecie mieć jeszcze więcej materiału. Wcale to nie spowalnia chodzenia w Minecrafcie, możecie mieć zawalony cały plecak, wcale nie będzie Wam ciężko chodzić. I teraz zobaczcie, ja sobie tutaj uruchomię rudy, one są w naturze, czyli w tej zakładce z ziemią i tu jest ruda żelaza, ruda złota i ja sobie mogę to tutaj po prostu poprzeciągać, proszę bardzo. O, a jak przytrzymacie sobie shift... Słuchajcie, natomiast te 9 na dole kratek to menu podręczne, które jest widoczne na ekranie, czyli one nie muszą być też pełne. Nie muszą być do końca zapełnione. My sobie możemy w plecaku mieć nazbierane rzeczy, które żeśmy znaleźli. O Jezu, o wiadro z wodą, tyle się go naszukałem, jest wiadro z wodą, prawda? Ja sobie go wkładam do plecaka, natomiast w tym menu podręcznym, tym na samym dole, to są te krateczki, które są widoczne na ekranie, jak jesteśmy w trybie gry i wtedy je właśnie wybieramy albo scrollem, albo od jedynki do dziewiątki, ale właśnie tutaj wrzucamy te najpotrzebniejsze rzeczy. No i teraz zobaczcie, potrzebujemy tabliczek, o których powiedziałam. Ja tylko jeszcze tak Wam dodatkowo jakby powiedziałam o tym zasobniku, o tym plecaku, żebyście wiedzieli też i jakby rozumieli, że Wy może macie taki widok, a ja mam inny, o co chodzi, to tutaj między tymi widokami można przełączać, tak? Najlepiej sobie ustawić taki widok, gdzie widać książkę i skrzynię i wtedy widzimy nasz zasobnik i wszystko to, co mamy dostępne. Uwaga! Tabliczki znajdują się w dziale przedmioty, czyli tam, gdzie jest łóżko. No i teraz uwaga. Ale pokaż też lupkę, bo jeszcze o jedynej ja rzeczy... Ja już pokazywałam, już jak, pokazywałam, jak szukaliśmy złota, Jacku. A to wpisz tabliczkę. No to mogę wpisać. Tylko, Patrzcie. Że jak właśnie piszę tabl,
I czy k a, no dobra, tabliczka, to mi się zmniejsza liczba tych dostępnych, bo popatrz, jak wpiszę tablic, to mamy więcej, widzisz te różnice? A jeszcze jest coś takiego jak plakat, co nie jest nazwane tabliczką. Nie? Więc tak, lupą mogę sobie tu wpisać tabli i pojawiają mi się różne tabliczki. I teraz tak, możecie sobie wziąć na przykład dębową tabliczkę, weźcie sobie wiszącą tabliczkę. O, weźcie sobie tabliczkę taką zieloną i weźcie sobie tablicę dużą. To mamy cztery rodzaje tablic, ale ja bym chciała, żebyśmy sobie jeszcze wzięli coś innego, więc zajrzyjcie do tego, do tej zakładki przedmioty. To jak sobie tu zjedziecie kawalątek na dół i zauważycie właśnie o te tabliczki, tu są znaki, one się tam pod hasłem znaki mieszczą, tak? Ale jest dębowa tabliczka, jest brzozowa tabliczka, w jakich kolorach tam będziecie chcieli sobie te tabliczki ustawiać. Są wiszące tabliczki, to jest nowość od wersji 1.20. I uwaga, jest coś takiego, co się nazywa tablice i tam jest mała tabliczka. Jest duża tablica, ale jest też plakat. Weźcie sobie ten plakat i weźcie sobie jeszcze coś, co jest tutaj obok tablicy. Tu jest nazwane to ramka na przedmiot. Nie obraz, bo obraz to zupełnie co innego. Możecie sobie wziąć w ogóle, wypróbować, co to jest ten obraz, ale weźcie sobie też ramkę na przedmiot. I teraz popatrzcie, w moim zasobniku, tym podstawowym, takim podręcznym, mam tabliczkę dębową, wiszącą, tabliczkę zieloną, tablicę dużą, plakat i ramkę na przedmiot. No i wziąłam jeszcze obraz, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. I mam diament, bo moja sala jest salą diamentową. Okej, zamykam to. I teraz chcę na ścianie umieścić informacje o diamencie. I tych informacji mam dużo. W zależności od tego, ile informacji chcę umieścić na tablicy, taką tablicę czy tabliczkę wybieram. Jak się pewnie domyślacie, duża tablica pozwoli umieścić dużo tekstu. I teraz patrzcie, kliknę sobie tutaj na tą ścianę, gdzieś o, na przykład tu w tym miejscu, trzymając tablicę i uwaga, nie lewym, bo lewy Wam zburzy ten blok, tylko prawym przyciskiem myszy. Hop! I co mi się pojawiło? Pojawiło mi się okno dialogowe, na którym mogę napisać sobie właśnie diament jako tytuł mojej tablicy. I jak zamknę ją sobie, to ja to już tutaj widzę, na tablicy jest napisane. Ale co, jeżeli chcę coś dopisać? No, znowu, ponownie muszę na nią kliknąć, na tę tablicę właśnie, prawym przyciskiem myszy, bo jak lewym to zrobię, widzicie, to ją niestety zburzyłam. Więc prawym przyciskiem myszy jeszcze raz stawiam sobie tę tablicę, dopisuję. Diament to najbardziej, jak się mówi, taki pożądany, pożądany minerał na świecie. Można go, Jacek, w jakich to kopalniach można go tam wykopać? Pamiętasz, opowiadałeś kiedyś to o tym na konferencji. Pamiętam, słuchajcie, diamenty są w ogóle produktem wulkanicznym i bardzo dużego ciśnienia i wysokiej temperatury, więc można je wykopać tam, gdzie były kiedyś wulkany i najwięcej oczywiście diamentów na Ziemi całej ma, nie uwierzycie, Rosja. I oni mają po prostu tego mnóstwo. To są bardzo małe diamenciki, które służą głównie do tworzenia tarcz różnych. Te duże diamenty są rzadkie. I no, w kopalniach się je wykopuje. Jest tego sporo na świecie, ale wiadomo, kto robi najbardziej diamenty? No. Girls. Blondynki, to już wiedziała Marilyn Monroe. Wiedziała, że blondynki lubią diamenty. Więc Oszlifować. Proszę bardzo.
Oszlifować. Obszlifować. Nie obszlifować, tylko oszlifować. I ja mam teraz informację o diamencie. Zobaczcie, patrzcie, jak ładnie. Jeszcze Ale mogę się nie zgodzić. oszlifowany, muszę jeszcze napisać, że oszlifowany diament to brylant. Tak? Tak. To brylant. Tak Proszę. jest, właśnie. Proszę. I są I różne tu typy mamy. szkieł. Nie I tu będę. mamy tablicę, która mówi tutaj o tym diamencie, ale uwaga, ten mój monument, ten mój posąg, tu jeszcze można by było oznaczyć taką tabliczką małą na przykład, żeby jakby ktoś wszedł i tak, a tu nic nie ma, a co diament, a dobra, idę dalej. To żeby przeczytał, co to jest diament, a właściwie to nie jest diament, tylko to jest ruda diamentu. Ruda diamentu, proszę bardzo. Taki napis mogę umieścić na tabliczce dębowej. I tutaj też mogę napisać ruda diamentu, proszę. O, widzicie, jak one inaczej wyglądają? Na zielonej tablicy domyślną czcionką jest biała, na dębowej jest czarna. Oczywiście można je zmieniać, ale to by było za dużo informacji na dzisiaj, więc ja Wam dzisiaj tego nie powiem. Ale jak zapytacie uczniów, jak zmienić kolor czcionki na tabliczkach, to oni Wam być może powiedzą. No dobra, słuchajcie, to mamy tabliczki. Teraz uwaga. Tabliczka zielona, tablica czy też plakat. Mogą być umieszczane na ścianach, ale mogą być też umieszczone na ziemi. Popatrzcie. Widzicie? Tak samo można umieścić. O, hop, nawet patrzcie, pod kątem jest umieszczona, czyli jak ja stoję na wprost bloku, to ona jest równolegle jakby do mnie, równolegle do bloku. Natomiast jeżeli stoję pod kątem, to zobaczcie, ta tabliczka też pod kątem jest ustawione. I co jest fajne, że te tabliczki wszystkie można edytować ponownie. Wcześniej było tak, że jak się drewnianą tabliczkę postawiło i napisało coś z bykiem, to trzeba było ją zburzyć i postawić na nowo. A teraz nawet jak ja napiszę, zobaczcie, róża, o matko, jak to brzmi, znaczy jak to wygląda strasznie. Jeżeli napiszę z bykiem, to żeby to poprawić, to po prostu klikam prawym przyciskiem myszy, wykasowuję i piszę ponownie. O, nie? Dzisiaj uczniowie 7 klasy robili u mnie w jednej ze szkół, w której pracuję, właśnie prezentację. I właśnie czytałem dokładnie tego typu teksty chłopaka, który pisał o Peru. Powiem wam, nie odzobaczysz tego człowieka. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, mamy przecież też dostępne tabliczki wiszące i teraz jak je powiesić? Zobaczcie, jak ja podejdę do ściany i kliknę tą tabliczką na ścianę, to ona wcale nie jest w tym momencie na ścianie powieszona tak en face do mnie, tylko zobaczcie, ona wtedy się wiesza bokiem. To jest czat, to jest też nowość w 1.20, wcześniej tego nie było. Mogę w takim razie wyjść sobie tutaj i przy wejściu taką tabliczkę informacyjną powiesić, powiedzcie, że cool, co? I też mogę ją edytować. Aśka jest świrnięta, wy wiecie o tym, ale spokojnie, to się Ruda leczy. diamentów. Ja uwielbiam Minecrafta, słuchajcie. Mogłabym tu z wami do jutra rana nawet siedzieć. Komnata diamentów, patrzcie. To jest naprawdę Powiedzcie, ale czaderne. powiedzcie, że cool. Nikt nie powiedział. Powiedzcie jej, że cool. Bo Ludzie. oni wszyscy robią komnaty, proszę cię. Patrzcie, mogłabym tutaj nad wejściem zrobić taką tablicę. To jest właściwie, to się nazywa plakat. Po niemiecku toll. O, dzięki Bartek. Toll. Super. Patrzcie, tutaj też mogłabym to nazwać komnata diamentowa. O, proszę bardzo. Jeszcze sobie. Niestety tutaj edytowanie tego jest trochę słabe. Nie jest takie jak w Wordzie, że jak sobie postawię tutaj, wiecie, kursor między A i T, to on się wstawia. Nie, 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 no way. Trzeba niestety przejeżdżać tymi strzałkami po tych literkach, żeby się tam dostać, o właśnie na początek i na przykład zrobić tak, żeby to było na środku, a jeszcze jakbym chciała w ogóle tak, o na środku, o to muszę tutaj lecieć tą spacją, o proszę bardzo. Chociaż ten napis nad wejściem jest taki mało widoczny, ale dobra, można by było jeszcze na upartego. No dobra, i ostatnia, a jeszcze nie wypróbowaliśmy sobie obrazu. Zobaczcie, obrazy są też cool, tall,
bo obrazy można, to są gotowe grafiki, które można umieszczać na ścianach. Patrzcie, jak mam dużo miejsca, to takie duże obrazy mogę sobie umieszczać. O, patrzcie, jaka fajna. O, tutaj się powtarza. O, jest też czaszka, taka dymiąca. Ale zobaczcie, jak ja mam mniej miejsca, czyli tutaj, to jak ja kliknę, to mam taki podłużny obraz, widzicie? Mniejszy. Hop. O, a tutaj kwadratowy mi się wstawił, więc popróbujcie sobie, jakie obrazy jeszcze można by było tutaj wstawić, na przykład. O, a tutaj się taki podłużny pionowy wstawia, nie? Są też kwadratowe. Ale to trzeba by było zrobić tak, że trzeba by było ograniczyć sobie miejsce. O, zobaczcie, ograniczam sobie miejsce innymi blokami i wtedy mam takie kwadratowe obrazki. O, to jest też fajne. One są różne. No dobra, to słuchajcie, ostatnia rzecz, ostatnia jakby ramka, którą chciałam Wam pokazać, to jest właśnie nie tabliczka, na której możemy pisać, tylko ramka na przedmiot. I teraz zobaczcie, ja mogę sobie na tym monumencie tutaj powiesić taką ramkę na przedmiot, a na tej ramce umieścić przedmiot, który chcę zaprezentować, czyli w tym przypadku diament, proszę bardzo. Patrzcie, jak czadersko wygląda. I w ten sposób można ozdabiać te komnaty różnymi minerałami, w różny sposób, umieszczając informacje, budując tutaj jakieś posągi, czy na przykład właśnie jakieś gabloty, bo uwaga, mamy tutaj przecież dostępne szkło i ja Wam teraz szybko jeszcze pokażę, zobaczcie, możemy tutaj z desek zbudować sobie jakiś, nie, może nie z desek, tak w muzeum to głupio z desek. O, proszę bardzo. I o. I teraz mogłabym sobie tutaj zbudować jakiś taki podest z kamienia jakiegoś ładnego. W środku umieścić naokoło, dookoła, zobaczcie, mogę o, zrobić szyby. Tutaj umieścić diament. I teraz uwaga, jak tu umieścić diament? On się nie da tu kliknąć, nie? Prawym przyciskiem myszy, ale mogę go tam wrzucić przy pomocy klawisza Q. Patrzcie, ciach. Widzicie? Wrzuciłam diament do środka. Gdzie jest diament? I on sobie tutaj Q, literka Q jest bardzo chyba w ogóle w samouczku tym na literkę H, jak się komendy, to on jest pokazany. To jest upuszczanie przedmiotu. Tak. Q, i teraz czyli to, co dziś mamy w łapie, po prostu upuszczamy już. I teraz Jaśka. Patrzcie. Tak. Pięknie, zamknęła to. Prawda? Zabudowałam diament. Teraz tutaj mogę na przykład diament znaleziony w Saragosie. Sosnowcu. Dlaczego? A co, nie? Nie można tam? Nie, to jak nie, rękopis. Rękopis był razem z diamentem, to wiadomo. No, no dobrze. W każdym razie możecie ozdabiać, znaczy oznaczać to w ten sposób. I teraz patrzcie. Mamy tu tych komnat, no już pierwszą... Na Boga, czy jest ktoś z Gliwic? Bo ona już w Sosnowcu coś zrobiła, to Gliwice powinny się już troszeczkę zagotować, ale nie chyba, na szczęście. Dobra. Patrzcie, tych komnat mamy tyle, ile diamentów i ich jest bardzo dużo. I teraz wy powiecie tak, o Matko Boska, jak tu ktoś miałby sam te wszystkie komnaty uzupełnić tymi diamentami, to on musiałby miesiąc czasu pracować i je wspólnie, znaczy i je samodzielnie no, uzupełniać. To więc my Wam pokażemy taką możliwość, że oni mogliby być w jednej tej mapie i mogliby to zrobić wspólnie, wszyscy razem, będąc w tym jednym muzeum. Ale my nie zrobimy tego to w jednym muzeum, tylko nauczymy Was zapraszać uczniów do naszego świata na innej mapie, na mapie, w której będziemy wspólnie urządzać dom. Będziecie dzisiaj bohaterami w swoim domu, proszę Państwa. Wszyscy razem w jednym miejscu. To tego właśnie chcą dzieciaki. To znaczy pierwsze pytanie, jak mieliście, czy próbowaliście robić takie zajęcia, na pewno jest takie, proszę pani, a czy założy pani, czy pan serwer? No, założy pani, czy pan serwer, to chodzi głównie o to, żebyśmy my dali im możliwość
współpracy w jednym miejscu razem. Bo założenie serwera to oznacza, że wszyscy nagle znajdujemy się w jednym miejscu i możemy pracować. Serwer ma pewne ograniczenia. Jedynym, takim najważniejszym dla nas, o który się nie boję powiedzieć, z Aśką baliśmy trochę, że serwer ma ograniczenie 40 miejsc. To znaczy może się 40 kont naraz w jednym miejscu znaleźć. Patrzę tutaj, nie że na szczęście, ale jest was 27 osób. My we dwójkę to 29, więc jest szansa, że wszyscy na jednej mapie się spotkamy i będziemy się widzieć. To będzie cudowne. Tak. Nie musimy być w jednej i tej samej domenie, dlatego że udostępniamy mapę, czyli ktoś jeden zakłada mapę, taka Joanna Panasewicz, i da nam kod, przez który się podłączymy do jej mapy. Proste, łatwe i przyjemne. Joanna będzie dawać kody teraz. Zobaczcie, jak ona to robi. Ty dajesz kody? Dajesz kody, nie? No, mogę dawać, chyba że ty chcesz dać kody, ja, to możesz ja dać. Ja też mogę tą mapę włączyć, dawaj. Bo ja na tej mapie jestem. Tylko musisz udostępnić sobie ekran. Tylko poczekajcie. Teraz tak. Słuchajcie, już udostępniony ekran mam. Już, dobra. No. Musicie wyjść z tej swojej mapy, z tego muzeum. Pobudujecie sobie jeszcze później i poeksplorujecie ją. I teraz tak, nie martwcie się, że, przepraszam, że sobie ją tam pobudowaliście, zniszczyliście, o Boże, będę musiała to zniszczyć, żeby z uczniami to zrobić. Nie, 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 nie. Wy macie plik mapy. I jeżeli będziecie chcieli, żeby uczniowie tę mapę otworzyli, to ta wasza zostaje na waszym komputerze. A wy dajecie uczniom plik, który oni sobie importują, i oni mają czyściuteńką wersję mapy i zaczynają te mapy tak samo, jak wy zaczynaliście ze mną, tak? A to, co tutaj sobie robiliście, to się zapisuje w waszych światach i to jest na waszym komputerze. I teraz, żeby móc zrobić z nami kolejne zadanie, to musicie z tej mapy sobie teraz wyjść. Czyli musicie kliknąć Escape. Pokaże się coś takiego jak u Mineta, nie? Tak. I zapisz, wyjdź. No dobra, to Jacek możesz przejąć już teraz. No dobra, to ja klikam, ja bym kliknął zapisz i wyjdź, ale nie chcę wcale tego klikać, bo ja nie chcę wychodzić ze swojej mapy, a wy musicie. Ale gdybym wyszedł, uwaga, ale ty, Jacuś, ale nie, 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 zrobimy to w domkach, w domkach. Aha, no, aha, czyli nie dołączamy do tego świata, nie budujemy niczego. Zróbmy to w domkach. Dobrze, dobrze, proszę Państwa, no to w takim razie, jak wyszliśmy z tego świata, to wyszliśmy do tego miejsca, w którym jesteście, potem dołączymy do świata i będziemy budować wszyscy, zaraz to zrobimy, tylko że moi drodzy, ja wchodzę sobie do jakiegoś miejsca, zobaczcie, pokaż bibliotekę i to będą światy początkowe, tak, Asia? Ty wiesz, gdzie te domki są, światy początkowe? Musisz się włączyć. Wpisz empatia, przeszukaj bibliotekę. Empatia. Dobra, empatia. Uwaga, szukam. Wy na razie tego nie szukajcie. Wy na razie popatrzcie, co robi Jacek. Wioska empatia, proszę zobaczyć. Jest wioska empatia. Ja tą wioskę sobie włączam i oczywiście klikam tutaj. Uruchamiam ten świat. Importowanie rozpoczęte. Świnia lata na balonie. To normalne w Minecrafcie. Świnie na balonach są standardowe. Proszę zobaczyć, co się na moim komputerze dzieje. Na moim komputerze dzieje się budowanie terenu. No i nagle znajduję się w wiosce empatii. Zobaczcie, ja ją z góry troszkę pokażę. Proszę zobaczyć, jak obracam się, to pojawiają się dalsze rzeczy, które generuje komputer. Jak macie szybsze komputery, to może to się szybciej robi. U mnie to się nie dzieje, ale to jest wioska empatia. No i teraz ja bym chciał, żebyście do mnie dołączyli i w tej wiosce coś razem wszyscy zrobili, bo jest tutaj pełno domków, słuchajcie, pełno domków. Jest Emily, którą można zapytać o coś, tak? Czyli można ją zapytać o coś. Proszę, hello, welcome to your empathy village i tak dalej, i tak dalej. Emily coś gada, dobra. Ale teraz jak się tu znaleźć? Otóż, żebyście wy do tej dołączyli do tego miejsca, to ja tą wioskę muszę wejść sobie tutaj i rozpocząć sesję jako gospodarz. Zobaczcie,
normalnie jestem tu, po escape'ie, jak kliknę, mam znów grę, ale mam taką zakładkę u góry. I teraz, jeśli ją kliknę, to rozpocznij sesję jako gospodarz. Co to Tylko mi da? Uwaga, wy tego nie róbcie, Nie bo róbcie. to robi Nie. To tylko robi tylko nauczyciel. jedna osoba. Ja robię. Teraz zobaczcie, jak kliknąłem rozpocznij sesję jako gospodarz, to ja jako nauczyciel albo jako prowadzący, jako jedna osoba, dostaję coś takiego jak kod połączenia, kod dołączenia, czyli lama, balon, książka i pióro i znowu lama powoduje, że ktoś się tu może znaleźć. Już się ktoś znalazł, jak widzicie, prawda? Już jest tutaj ktoś o takim identyfikatorze, już tam łazi. Już tam łazi, ja nie chcę stąd Bardzo wychodzić. Dobrze, bardzo tak? dobrze. Tak, 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 tak. Ale jak dołączyć? No dołączyć najprościej. Z samego początku trzeba kliknąć dołącz do świata. I to jest ta pierwsza plansza, która się pokazuje. Dołącz do świata. O proszę, jak pięknie dołączacie. To Jacek, są osoby. Poczekaj, ja się za, bo żeby to było też w nagraniu, to ja się tylko przeloguję na, kiedy przerwa, Kazimierz pyta. Aha, zobaczcie, ile przerwa. Was jest. No słuchajcie, tak, przerwa za 7 minut. O w pół do dokładnie zrobimy przerwę. Dobra, a ja, wiesz co, ja się zaloguję szybko na mój link, na mój login ten ZPE i pokażę, jak to wygląda z pozycji ucznia, żeby to było też na nagraniu, dobra? Bez zero, tylko dobra, muszę słuchajcie, dostępu. Podwójne naciśnięcie spacji powoduje, że wzlatujemy do góry. Tak, więc jak dwa razy naciśniecie spację, cyk, cyk i już lecimy do góry. Cyk, cyk, lecimy do góry i trzymacie spację i lecimy do góry. I oczywiście chodzimy w powietrzu, możemy się obracać, oglądać siebie. Shift opuszcza nas w dół, chyba że podwójnie klikniemy spację, wtedy z góry spadamy. Ale uwaga, możemy się wtedy zabić, więc Jacku. Akurat w tym trybie nie, ale nie kombinujmy z tym, prawda? Używajmy spacji, żeby opuścić się w dół i spacji, żeby wylecieć do góry i shiftu, żeby opuścić się w dół. O proszę, Jacku, przepraszam bardzo, nie mam kodu dostępu, nie mogę dołączyć. Już idę, proszę bardzo, oto kod dostępu. Lama, balon, książka i pióro lama. A jeśli ja tego nie widzę, to w jaki sposób muszę to wpisać? To ja już, Zofio, ja już teraz przełączę ekran na moje udostępnienie i pokażę Ci, jak to zrobić, dobra? Tak, ja zatrzymam swoje. To teraz pokażę Wam, jak to wygląda z pozycji ucznia. Udostępniam mojego Minecrafta. Dobra. I teraz, załóżmy, że ja jestem uczniem i nauczyciel, czyli Jacek, udostępnia mi swój świat. Klikam graj, a następnie muszę tutaj kliknąć dołącz do świata. Jestem w tym punkcie i kliknęłam dołącz do świata. Tak. I tak teraz jest. Nauczyciel podaje mi kod, który brzmi lama, czyli muszę kliknąć na lamę. Ale ja tego nie widzę. Ja mam tylko do wpisania coś. Mam obrazki, nie mogę tam nic dodać, bo nic nie mam. Okej, czyli masz coś takiego? Tak. Dobra. Już podaję identyfikator. Już podaję identyfikator dołączenia, bo możemy kodem dołączenia albo identyfikatorem dołączenia. Ja po prostu tego kodu nie widzę. Dobra, a Zofio, a gdybyś teraz, zobacz, jak widzisz to, co u mnie, dołącz do świata i jak klikniesz X tutaj w tym okienku. To wracam do tego poprzedniego ekranu i widzę znów dołącz do świata. Okej, okay, teraz dobra. Przez chwilę mi się pokazało, ale zniknęło. O, to słabo, ale dobra, w każdym razie Jacek ma też identyfikator i on zaraz go na czacie go wpiszesz, Jacku? Tak, już. Dobra. Bardzo poproszę, bo mi ginie ten ekran, nie wiem, co się wydarzyło, ale po prostu nie widzę ikon. Dobra, to ja pokażę, jak to dołączyć z ikon, a za chwilę Jacek przepisze identyfikator i Wam udostępni na czacie. Więc tam była lama, balon, książka i pióro i znowu lama. I jak wpiszę poprawnie ten kod, to klikam potwierdź
I on mnie pyta, czy to świat, do którego próbujesz dołączyć? Our Village. Tak, potwierdź. I czekam teraz, aż mnie tam serwer wpuści do tej mapy. Czekam, 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 czekam. O, jestem. Super. Jestem z kimś jakby w jednym miejscu, nie? To tak śmiesznie wygląda. O, tutaj byłam. Niestety, wy macie wszyscy numery, wiecie, jak się loguje kontami ofisowymi, to tam wtedy bierze z loginu wasze imię i wtedy widać się po imieniach, a my teraz po imionach, a my się teraz widzimy jak numery. To w ogóle jest słabe w tym ZPE niestety, ale jesteśmy tutaj w tym świecie i teraz uwaga, pada deszcz, to zaraz to pokażę, tylko Jacek, wpisz proszę, wpisałeś na czacie ten identyfikator? Tak, już wpisałem właśnie. Dobra, to ja przestaję udostępniać swój ekran, bo Jacek będzie swój. Nie, nie, przepraszam, pokażę wam, jak ten deszcz wyłączyć, dobra? Słuchajcie, deszcz można wyłączyć znowu na czacie, czyli klikamy Enter i teraz tak, tu jest takie koło zębate, a nie, czyli ja nie mam tej możliwości. Jacek to ma tę możliwość. Dobra, to Jacek, musisz ty pokazać, bo to tylko nauczyciel może zrobić. Ja zatrzymuję udostępnianie. Jako uczeń nie mogę wyłączyć tej pogody brzydkiej. Nie możesz? O, Nie. nieładnie. Proszę bardzo, No. to ja coś tu poradzę. No, poradź, poradź. Proszę bardzo, widzicie? Dobra. Dobrze, jestem. Udostępniam. Aha. Wszystko widać. Okay. Widać tutaj mój identyfikator połączenia, ten, który podałem na czacie. I widać, ile osób jest już podłączonych, i proszę spojrzeć. O, widać nawet, że niektóre są osoby podłączone loginami swoich dzieci albo uczniów, bo jeżeli jesteśmy N, to jesteśmy nauczycielem, a jeżeli bez N, to uczniem. No gratuluję, hakujecie wasze pociechy. No to szacun, szacun, proszę Powiedz państwa. jeszcze o udostępnianiu linku. Zobacz, zobaczcie. Udostępnij link, proszę bardzo. Mogę też skopiować ten link do schowka i już go udostępniam na czacie. Też przez link się możemy dostać. Proszę bardzo. Jest link. Ja niestety jestem zalogowany kontem Microsoft. Dobra, dobra. Mirek. To zaloguj, to uczniowie jakiemuś buchni coś. Albo No co, właśnie, chociaż. bo jeżeli ktoś Żeby z jest. nami mógł się pobawić, bo. No właśnie, słuchajcie, bo jeżeli ktoś jest połączony kontem Microsoftowym, to niestety nie jest w tej samej domenie co ZPE i nie może do nas dołączyć, bo warunkiem bycia w jednym świecie jest posiadanie, znaczy tylko osoby w jednej domenie z jedną domeną mogą łączyć się w jednym świecie i to ZPE to pozwala, albo jeżeli byłbyś ze swoimi dzieciakami w szkole zalogowany kontami Microsoftowymi, na przykład tak jak my mamy małpa.kranstawa.edu.pl, to jest nasza domena i wszystkie dzieciaki mają te same loginy, znaczy te same domeny, to wtedy my się łączymy w jednym świecie. Jak my teraz jesteśmy z loginami ZPE, a ty jesteś Microsoftowym, to niestety nie będziesz mógł do nas dołączyć. Moi drodzy, Nie, nie, jeżeli. Jacek, tam jest. Ja wiem, tylko ja chcę powiedzieć, że jeżeli wpisujemy jakieś kody, to jeżeli nie znamy czegoś, zobaczcie, ja wpiszę clear, to usuwa przedmioty. Wpisując słowa, możemy się nauczyć z tych różnych komend, które są, a żeby deszcz przestał padać, to jest pogoda. Zobaczcie, we are here, weather. Tak. I uwaga, co ja mam zrobić? Weather clear chyba, tak? No, spacja, tak, clear. Tak, Ale jeżeli to można wpiszę. też, no. Tak, jeżeli wpiszę, to przestaje padać deszcz. I Tak, robi ale się słońce, chmury możesz to się robią. też zrobić z pasku, który tam jak wyświetl czat. Okej. I popatrzcie, macie tam od lewej strony klawiatura i jest taki slash, nie? Ten ukośnik. Widzicie? I tutaj można sobie też wybrać pogodę. Na samym dole masz. No tak, są różne. Konstruktor kodu, wyznacz, ale klikam pogodę i bezchmurnie, deszczowo albo burza. Klikam bezchmurnie,
To jest dokładnie to samo, co napisałem, weather clear. Tak. Tak i po prostu już. Więc można się komendy nauczyć, a można klikać myszalce. Dobra, jesteśmy, dużo nas tu, pięknie. Iwona pisze, że ma, że nie ma litery N przed numerem, bo taki numer dostała od ministerstwa jako nauczyciel, więc może dają też takie, gdzie nie ma literki N. Słuchajcie, ten akurat minister, który jest, powiedział, że jest N. Być może nie trzeba mu wierzyć do końca, bo mówi różne rzeczy. W związku z tym spuśćmy na to zasłonę milczenia. Miało być N, nie ma N, szacunek. Wiesz co, ale ale faktycznie u ciebie nie pada, a u nas pada. Jak to u was pada? No Przecież pada. Jesteśmy na tej samej mapie. No ale u nas pada. A dobra, poczekaj. A weź wpisz jeszcze raz weather clear i czy tam musi być... Wpisz najpierw weather, poczekaj. Samo weather i cofnij do spacji. No proszę bardzo, weather. Okay, ja nie widzę tutaj czatu, bo mi tu zasłania ten... Clear, rain, thunder. No dobra, clear wpisz. No i... Weather no, clear. No nie. Nie clearuje wam? Nie, pada. Coś podobnego. Słuchajcie, dobra, idziemy do domków. Każdy wybiera swój domek. Przestanie za chwilę. Słuchajcie, to pada, pada i za chwilę przestanie. Dobra, ale my i tak w domach będziemy zarządzać. Słuchajcie, wybieramy sobie domki. Tych domków jest sporo z różnych stron. Proszę sobie je obejść, zobaczyć, znaleźć drzwi. Drzwi się otwiera, uwaga, prawym klawiszem myszy, jeśli są drzwi w ogóle. Jeśli ich nie ma, to cudownie, bo będziecie mogli je wstawić, tak jest. Wchodzimy do domku i chciałbym, żebyście je umeblowali. Drzwi sobie też wstawiacie. Każda osoba mebluje własny domek. Domki są parami, są to takie podwójne albo pojedyncze, różnie. Wchodzimy do środka, do chałupy, do środka. Na sam, tak jest. Shiftem stajemy na ziemi twardo i idąc literką W wchodzimy do środka, tak? Wchodzimy do środka, do chałupy. Nie, no nie rozwalamy chałup. O, koleżanka już tu rozwaliła chałupę, ale okej. Okay, bo cały pic polega na tym, że jak rozwaliliście kawałek chałupy, to teraz w ekwipunku trzeba znaleźć taką cegłę i to zbudować w tym miejscu. Więc jak rozwalamy, to budujemy. Proszę Państwa, jest w pół do, no nawet po w pół do. Robimy przerwę teraz. Przerwa robimy 15 minut, czyli do za 10 siódma. Przerwa do za 10 siódma. Kto nie chce przerwy, buduje chałupy. Tak? Włazimy do środka i robimy. Wstawiamy łóżko, ściany, o, kurczaki wyganiamy właśnie. Coś takiego. A po przerwie, słuchajcie, aha, jeszcze przed drzwiami, znaczy przed drzwiami albo na tym płocie, który tam macie, postawcie tabliczkę ze swoim imieniem, dobra? Żebyśmy wiedzieli... Żeby było wiadomo, że chałupa zajęta jest. I kogo odwiedzamy po prostu. Ja sobie na dachu na przykład zbudowałam imię Asia. Jak się wzniesiecie do góry, to na samym końcu chałupa jest moja, nie? Ja mam jeszcze takie pytanie, zupełnie niezwiązane z grą. Dobra. Okazuje się, że jak jestem w grze, nie mogę przejść na drugi monitor, na drugi ekran, żeby wyłączyć mikrofon. Muszę wyjść z gry, żeby to zrobić. Jak sobie z tym poradzić, bo nie wiem. O kurczę. Zofio, powiedz jeszcze raz. Masz... Jestem... Masz dwa ekrany, tak? Dwa ekrany, tak. Na jednym ekranie jestem w grze i w momencie, kiedy gra jest uruchomiona, nie mogę przenieść myszy na drugi ekran, żeby no, myszę coś tam nią zrobić, tak? Chociażby wyłączyć mikrofon. A ty masz jeden komputer i dwa ekrany, czy dwa komputery? Tak. Jeden komputer i dwa monitory. Jeden komputer i dwa ekrany. Ten drugi ekran podłączony jest przez HDMI. Nie, przez inny kabel, nie przez HDMI. HDMI przenosi dźwięk, więc to by było jakieś rozwiązanie. Ten stary kabel. Żeby jest połączone z dźwiękiem, więc tutaj może to być rozwiązanie. A drugim, że nie możesz przejść myszą w ogóle, tak? Myszą, nie mogę przenieść myszy na drugi ekran w trybie gry, gdy jestem.
Nie ma, nie znam takiego przypadku. Czy ja To jest. pracowałem na dwóch komputerach i to mi nie przeszkadzało w niczym, ale być może podłączymy następnym razem dwa, bo może coś w tej 20 wersji jest nie tak. Do tej pory nie było żadnych problemów. To znaczy, no, poprzednio też tak było, ale nie przeszkadzało mi to na tyle, że No tak. No musiała tak, ten teraz problem przeszkadza, bo zgłosić. pracujesz już, tak. No, wtedy się bawiłam, więc to Tak. zupełnie co innego było. No, Tak. dlatego Tak. No może ktoś nie. podobny problem ma, więc. Właśnie. Może ktoś sprawdzi albo ma podobny problem. Słuchajcie, oznaczamy chałupy i przerwa do za 10. Słuchaj, Do za 10. a ja mam tylko krótkie pytanko, dobra? No. Chodzi mi o te kody, bo ja napisałem, że jestem zalogowany kontem No. Microsoftu, ale mam dostęp do tych ministerialnych. U mnie pojedynczy nauczyciele mają N-kę, reszta nie. I problem mam z tym, że próbuję się zalogować. Już parę podejść robiłem i niestety wywala mi ciągle, że hasło lub login są niepoprawne. Więc ja dzisiaj przerobiłam, jeśli mogę wejść w słowo, Oho. ten temat, bo ja się zalogowałam, a następnie w kolejnym podejściu nie mogłam. Napisałam do pomocy, że taki problem mam i dzisiaj zalogowałam. Poprzednio musiałam stworzyć sobie maila, tak jakby z rozszerzeniem tym Gov. No bo taka jest instrukcja. Oni podają instrukcję. Ja robiłem zgodnie z tym, co oni tam chcą Tak, i natomiast za czorta dzisiaj nie mogłem. po wpisaniu tylko tej pierwszej części numerycznej, zalogowałam się. A, no proszę. To, Słuchajcie, czyli ja. wystarczy napisać. To znaczy, Tak, myślę. możesz spróbować wpisać samą tą pierwszą Aha. część, czyli same te cyfry, które tam masz, Aha, bez tego dobra. rozszerzenia, bo ja akurat tak się dzisiaj zalogowałam. A powiedz mi, czy trzeba tworzyć konto na ZPE? Nie, to Nie. konto my mamy utworzone. Właściwie to jest w ogóle przedziwna sytuacja, bo ja Automat. miałam inne A, konto no zupełnie, właśnie, ja też mam różne tam i które nie teraz. działało. Dzisiaj Aha. ono działało, nie działało to nowe. Spróbuj wpisać ten pierwszy, bo to no jest nowe konto, które powinno też zadziałać i dostęp do Minecrafta powinieneś mieć. I spróbuj wpisać sam ten pierwszy członek, czyli te numery, które I to dostaliśmy, nie ma w bez ogóle całej powiązania końcówki. z hasłem tym na ZPE. To hasło, które z ministerstwa dostajemy, leci. Z ministerstwa Tak, dostajesz i jedno i drugie od razu. no tak. ale dziwna Dostajesz i rzecz, login, i bo hasło. tak, ale na przykład jak ja miałam hasło i zmieniłam je, to w Tak. tym pisze, że no, tam człowiek zmienił sam to hasło. Więc trzeba przypomnieć. Natomiast ja dzisiaj pisałam do pomocy, żeby mi aktywowali to konto, bo to samo się wydarzyło, o czym mówi tam ktoś. No tak. Słuchajcie, to Więc. nie jest tak No prosto dobra, dobra. odebrać Więc jak się te. nie zalogujesz, to napisz do pomocy, oni coś Dobra, tam wymyślą. dobra, dzięki za podpowiedź. Tak. Nie zajmuję przerwy. Do za Odpocznijcie 10. też. Zostało nam 10 minut, więc się Dobra, zajmujemy dzięki. przerwą. Dzięki. Hello, hello. Jak tam? Jacek, wiesz co, musisz, ja weszłam do tego świata, musisz wejść w ustawienia. Jak sobie klikniesz tam Escape, to w ustawienia. I musisz wejść w opcję klasa i tam przesunąć wajchę na idealna pogoda, i wtedy dla nas też będzie idealna pogoda. A, no dobrze. Ustawienia. Klasa, idealna pogoda. Dobrze. To znaczy nie trzeba będzie przypominać, przełączać już z Tak. tych. Okej, już jest. No, tylko niestety jest tak, że my nie możemy tutaj włączyć WB, więc ja będę musiała to pokazać na blokach trawy, wiesz, bo nie możemy włączyć. Ja jako uczestnik nie mogę włączyć WB, ponieważ dla mnie są wyłączone tutaj kody. Ale to dobry jest case, żeby pokazać właśnie, że w tym momencie te kody są wyłączone w niektórych mapach i nie można ich włączyć, nie? A kto tam tak pięknie na górze samej złotego Buddę zrobił? To nie ty jesteś. Bo na górze za domkami zobacz, jaki piękny złoty Budda na ty. Gdzie masz Buddę? Na górze.
Udostępnij ekran, proszę bardzo. Udostępnij ekran. Znów gra, proszę bardzo, widzisz na ekranie. Proszę. A, czyli komuś się udało postawić BN-a? Nie wiem, czy to jest BN. To ktoś ma taki kostium po prostu. A weź podejdź do niego, czy to nie jest wstawiony wcześniej? Weź kliknij na niego. Tak. To tak, jest wstawiony wcześniej. No dobra, okej. Okay. Tak, ale w każdym razie pięknie. Ja tutaj zbudowałem nad rzeką dom, żeby pokazać, że można też budować domy, oczywiście nie jak się jest w odpowiednim trybie. Więc zbudowałem taką jakąś, nie wiem, halę, szkołę. A teraz idziemy do tabliczek. Proszę Państwa, zaczynamy akcję i mam nadzieję, że jesteście. Zaczynamy akcję od otabliczkowania chałup. Tam, gdzie jesteście przy chałupach, stawiamy tabliczkę albo wieszamy tabliczkę, tablice, tabliczki, co tam chcecie i oznaczamy nasze miejsce. No, napiszcie tam coś o sobie. No tak, napiszcie coś o sobie. Cześć, to ja Jacek. Ja pójdę do tego domu, który zbudowałem nad wodą, bo ja tam taki dom wykonałem. Ni stąd, ni zowąd. Już krowy koło tego domu się kręcą, więc może to wyszła stajnia. Zupełnie co innego budowałem, ale krowy wiedzą swoje. Więc wiecie, jak się kręcą, tam to stajnia. No i oczywiście tutaj można sobie elegancko przejść i zbudować tabliczkę, tylko trzeba ją mieć. Więc z ekwipunku trzeba sobie wybrać coś. Zobaczmy, czy są tu gdzieś te moje tabliczki. Nie, ja mam różne rzeczy, ale tabliczki nie ma. Są tablice, więc tablica przedmioty, tabliczka dębowa. Tą wezmę, tabliczkę dębową. I wezmę jeszcze tablicę dużą, taką jako przedmiot. I też sobie ją wrzucę do swojego ekwipunku. Escape, wyjdę i one się znajdują w ekwipunku na pozycji 5. i 6, czyli jak sobie kliknę 5, to mam dębową tabliczkę, którą mogę tam postawić. Tak? Tutaj, pyk, tu sobie postawię, pyk, dębowa tabliczka i napiszę Kawira Jacka Cibora. Możecie się poodwiedzać, zobaczyć, jak wyglądają domki innych, tylko starajcie się nie burzyć nikomu niczego, dobra? To niestety to do ła. Proszę Państwa, proszę rzucić okiem, bo to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ mamy tutaj polskie litery wszystkie. To też jest fajne, że jest si, on, dzi i te wszystkie literki, co prawda nie mamy wyboru, jak one będą wyglądały specjalnie, kolory można zmieniać, ok? Ale są wszystkie polskie i można to zrobić, więc to fajne. No dobra, ja tutaj, proszę bardzo, wejdę do środka, zamknę drzwi, to wszystko prawym klawiszem, pamiętamy, żeby nie rozwalać i tu postawię tablicę. Tablica to 6 chyba, tak jest, nawet powieszę na tym oknie. Zobaczymy, co będzie, jak powieszę tablicę. Tablicę. Witajcie w szkole 21 wieku zbudowanej przez nauczyciela. Kto chce, niech ją umebluje. O. Okej. Okej. Proszę bardzo. Szkoła przez nauczyciela musi mieć tablicę zbudowaną, to nie ma tam bata. Więc czy rzutniki, czy Asiu, czy są rzutniki w wersji 20? Co jest?
No, rzutniki, no jak to? Albo tablica dotykowa. W Minecrafcie? No? Nie. Jeszcze nie. Proszę. A czy są drukarki 3D? Nie ma? Oj, chyba to nie Polacy budują tego Minecrafta. Wiadomo, że w każdej szkole musi być tablica dotykowa, no i przydałoby się również, żeby była drukarka 3D. Ojejku, postawiłem tablicę bez sensu, kompletnie, muszę ją rozwalić, a chciałem zamknąć drzwi tylko. Tak to bywa. Dobra, proszę bardzo. Dobrze, ja... Czy wy jesteście i budujecie? Jesteśmy, Jacku, budujemy. Ja muszę budujecie gadać albo nie, bo nie mogę wyłączyć ciągle tego mikrofonu. To dobrze. No dobrze, to nie wyłączaj, to gadaj. Super. Wszyscy włączcie w ogóle, pogadajmy. Słuchajcie, idę do chałup. O proszę, są drzwi. Widzę, są drzwi. Uhu, hu, hu, hu. Podłoga wykopana. No, idzie robota jakaś. Dobra, idę. Strach wchodzić. Podłoga. Czekajcie. Tu jaka idzie. O, idzie jakaś robota. Tutaj jeszcze drzwi nie ma, ale Iwona. Tu rządzi Iwona. Zobaczę, co tam Iwona. Czy ona... No... Proszę. Łóżko stoi, różne rzeczy. No, u Iwony już, proszę, u Iwony w domu już można, słuchajcie, imprezować. Brawo, Iwona, widzę cię. Bo to ty, prawda? Kiwnij głową. A, widzicie? Kiwa głową, Iwona, że to ona. Tak, możemy gadać w Minecrafcie też. Na Dobra. Czacie można też rozmawiać. Tak, można na czacie rozmawiać. Pamiętacie, jak się włącza czat? Enterem. Tak? Ja teraz mogę napisać tutaj. Witajcie wszyscy. No i oczywiście jest mój numerek. Normalnie to można zmienić sobie albo nadać sobie jakąś nazwę w tej wersji ministerialnej. Numerek jest niezmienny, nie można go zmienić ani nic, więc. O proszę, cześć Jacku, odpowiada mi numerek i takie numerki, witaj Jacku, proszę. Widzicie? Cudownie. Czyli można się komunikować, nie, no my mamy ten fart, że jesteśmy jeszcze głosowo i wizyjnie, ale gdybyśmy podłączyli się do gry, na przykład wrzucając sobie kod dołączenia na Facebooka i umówili się, że gramy o 19, to wcale się nie musimy wisieć i widzieć i słyszeć, tak jest, i możemy pisać do siebie na czacie. Tak jak piszemy we wszystkich komunikatorach, we wszystkich WhatsAppach i co tam mamy, Messengerach, SMS-ach. I chyba gadu-gadu to już chyba nikt nie używa, co? Nie wiem. Kiedyś to się tylko... No i zobaczcie, czat mój jest. Mój mąż używa jeszcze gadu-gadu. Tak? Tak. Ma kontakt ze znajomymi ze studiów i tam jakoby zostają i są. Tak. Jeżeli medium jest takie, że są tam użytkownicy, ci, którzy mają być, to można się w każdy sposób dogadać i gadu-gadu faktycznie było kiedyś kupione przez Wirtualną Polskę. Ja w ogóle nie wiem, czy to gadu-gadu jeszcze istnieje, czy nie istnieje, no ale jak się porozumiewa, to znaczy, że istnieje. Tak, Escape wyłącza czat i ja idę dalej oglądać. To ja wam taki mały trik sprzedam. Jo, jakie tu doły wykopane, proszę. Agent jakiś stoi, no sprzedaj ten. Na przykład jeżeli wykopiecie sobie dziurę w trawie, nie wiem czy to mówiłam ostatnio, w każdym razie jak sobie wykopiecie dziurę w trawie, a nie macie w swoim ekwipunku tego bloku, to wystarczy, że najedziecie na inny blok trawy i klikniecie scrollem, wtedy ten bloczek się kopiuje do waszego ekwipunku. Czyli jakby duplikujecie sobie ten sam blok, więc jak sobie wyłupiecie dziurę w chałupie, a tutaj jakie wejście jest niezłe. Bokiem, a tu bokiem, z przodu wejście jest zamurowane,
wejście jest sprytnie z boku zrobione. No to powiem wam ciekawostka taka. Emily gadająca. Spojrzymy, co tu się. A co tu się? A tu jaka. Jakie wejście. Tabliczka pusta. Nie wiadomo kto to, ale tabliczkę postawił. Jest tutaj w środku. Proszę. Proszę. Są jakieś gadżolce w środku. Gadżety, ok. A, tabliczka postawiona od tej strony. Zobaczcie. Sprytne to. Gabriela. Gabriela Domeczek. Mhm. Tak sprytnie postawiła, żeby nikt nie przeczytał. Dobrze. Niestety takiej rzeczy nie da się obrócić. Znaczy trzeba ją po prostu wywalić i jeszcze raz wstawić, żeby była inaczej. Ja nie mówię, że to jest źle. No dobrze, to teraz, kochani, pojawiają się tu różne takie dziwne stworki, które nazywają się agentami. Coż to za cholerstwo? Asiu, co to za cholerstwo, te agenty? Bo uwaga, agentów raczej nie da się niczym usunąć. Da się. Znaczy, my to nie znaczy, możemy. Nie możesz go trzasnąć niczym i on cię tam. Nie, 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 nie. Trzeba by było go usunąć komendą, ale my nie mamy, my jako uczniowie nie mamy tu włączonych komend. I teraz zwróćcie też uwagę, że gdybyście na czacie chcieli sobie napisać WB, to tutaj to nie działa, ponieważ w tym świecie jest to niestety wyłączone. I tak samo, i gdybyście chcieli usunąć tego agenta, bo on wam tu przeszkadza, to można to zrobić tylko komendą. Ale czymże jest ten agent? Agent to taka postać, którą możemy zaprogramować i ten agent może dla nas wykonać, nie wiem, wybudować dom, wykopać dziurę, może wybudować most, na przykład jak go zaprogramujemy, tak? Czyli my nie będziemy musieli tego robić, tylko on to za nas zrobi. Więc no, kodowaniem my się zajmiemy na ostatnich zajęciach, ale jeżeli ktoś sobie go włączył, klikając literę C przez przypadek, to na razie niech on sobie tam stoi. Zaraz przeniesiemy się na chwilę do mapy bloków trawy, w której byliśmy pierwszy raz, bo ja chciałabym wam pokazać, jak postawić takiego kamerdynera przed drzwiami, ale niestety tu nie możemy, ponieważ te kody zostały wyłączone. Jacek, ja mam do ciebie prośbę. Czy to? Mógłbyś kliknąć Escape, bo ty hostujesz ten świat i ty masz uprawnienia operatora. I teraz tak, kliknij na przykład na jakiegoś gracza, nie na siebie, tylko na gracza, bo ty masz koronę, nie? Kliknij tutaj, no, czy ty możesz... Mogę go usunąć albo no mogę właśnie... go członkiem, gościem albo operatorem. No właśnie, i teraz jakbyś zrobił z nas operatorów, to my wszyscy byśmy mieli takie same uprawnienia jak ty i wtedy to jest niebezpieczne, jeżeli chodzi o uczniów. Bo wiesz co, bo to jest tak, że wtedy uczniowie mogą każdego innego usunąć z tej gry, czyli mogą też usunąć... Wszystkich kolegów oczywiście 3 sekundy tak, będą usunąć. Ale nie musisz tego robić, Jacek. Dobra, nie, ja ci powiem, jak komendą nadać wszystkim operatora. No proszę bardzo. No, wyjdź z tego. Dobra, i uruchom czat. I teraz wpisz komendę slash op i teraz spacja i teraz wpisz at all, czyli małpa a. Wszyscy gracze, tak jest. Małpa. Słuchajcie, bo spójrzcie, po wpisaniu op pojawia się zestaw komend na ekranie, widzicie mój ekran, które można wydać. I wiadomo, że jeżeli wydam slash a, to wszyscy gracze dostaną OP. Opa. I w tej chwili mogę sobie podglądać to, co mogę zrobić. Proszę bardzo, nie można nadać uprawnienia, gracz posiada. Aha, czyli tym trzem osobom, które nadałem, nie można, a reszta dostała operatorów. No bo tym osobom już nadałeś. Wszyscy jesteśmy operatorami. Ok. Teraz już działa, Asia. I teraz, dobra, i teraz tak,
Jacek nam nadał funkcję operatora, czyli wszyscy jesteśmy teraz tak równoprawnymi członkami tej grupy i ja mogłabym na przykład teraz jako uczeń tutaj Jacka wyrzucić stąd, nie? I to jest niebezpieczne trochę, żeby nadawać funkcję operatora wszystkim uczniom, ale myśmy to zrobili teraz po to, żebyście mieli możliwość postawienia kamerdynera, czyli takiego gościa, który tak jak kustosz, czy jak dyrektor muzeum albo strażnik kopalni wydawali polecenie. Ja bym chciała, żeby przed każdym waszym domem stał kamerdyner. Czy ja mogę teraz przełączyć się na swój ekran, Jacku? Tak jest, proszę bardzo, zatrzymuję się. Dobra, to ja teraz udostępnię swój ekran. Dobra. Słuchajcie, jestem przed moim domem. Mój dom wygląda tak. Widzę was w waszych domach. Możecie się wznieść na górę i możecie tam popatrzeć, jakby gdzie ja jestem. Ja jestem na samym końcu, tu gdzie jest napisane Asia, ale nie musicie do mnie przychodzić, bo wy możecie stać przed swoimi domami i patrzeć tylko na ekran, co ja tutaj zrobię. Zobaczcie, to jest mój dom i chciałabym, żeby przed tym domem stał kamerdyner. Ktoś, kto będzie witał was, jak przyjdziecie do mnie i będzie trochę wyznaczał zasady, które panują w moim domu i to, co możecie zrobić w moim domu, ok? I teraz tak, będziemy potrzebowali pewnego jajka, które nam zespawnuje, czyli urodzi, odrodzi w Minecrafcie taką postać. Najpierw pokażę wam, jak można zespawnować zwierzęta. W naturze, w ekwipunku macie jajka. To są jaja mobów. Tylko uwaga, nie wszystkie moby są przyjazne. Ja nie wiem, jakie są ustawienia tej mapy, ale chyba jest to tryb pokojowy, więc nawet jak sobie tam zombiaka zespawnujecie, to chyba się tam nic takiego nie stanie, nie będzie nas atakował, ale normalnie gdybyśmy byli w takim trybie survivalowym, i nie byłoby zaznaczone, że to jest tryb pokojowy, to ten zombiak mógłby nas atakować. Więc lepiej sobie wziąć albo kurę, albo pszczołę, albo krowę, albo świnię. I teraz popatrzcie, żeby zespawnować kurę, możecie w ogóle lupką wpisać sobie kury i wtedy pojawi wam się jajko kury. To oczywiście też mięso, surowy kurczak albo pieczony, ale my potrzebujemy jajka kury. Przenieście sobie to do ekwipunku, te jajko kury, zamknijcie swój ekwipunek i uwaga, trzeba wycelować celownikiem na trawę, żeby tę kurę zespawnować, czyli prawym przyciskiem myszy machnąć tym jajkiem, patrzcie, mamy kurę. Widzicie? Możecie tych kur więcej tu sobie zespawnować, one tutaj będą łaziły po waszym świecie po prostu, nie? Po waszym, one nie będą na waszym podwórku wiecznie, one sobie się rozejdą po tym świecie, będą sobie łazić. Można w ten sam sposób zespawnować na przykład krowę. Kry, o, wpisuję krowa i teraz bierzemy sobie, to jest takie brązowe z szarymi plamami jajko i zespawnuję sobie krówkę. O, proszę bardzo. Mogłabym tę krowę sobie oswoić. Pokażę wam szybko, jak oswoić tę krowę, zanim ona mi ucieknie. Wzięłam sobie z ekwipunku zboże, pszenicę. I zobaczcie, jak trzymam w ręce pszenicę, to ta krowa do mnie przybiegła i ona będzie za mną szła. Jak ja ją nawet muczy. Jak ja ją dotknę raz tą pszenicą, to zobaczcie, takie serduszka się pojawiają przy niej. Widzicie? Jakbym miała jeszcze jedną krowę i ją też nakarmię pszenicą, to te krowy się połączą i zobaczcie, urodzą mi małą krówkę. Widzicie? Tak można rozmnażać zwierzęta w Minecrafcie. Tak.
Ale oprócz tych wszystkich zwierzaków, które tam można pszczoły, można spawnować papugi, jest wielbłąd, jest, co tam jeszcze mamy wśród tych mobów, jest ocelot, owca, tak Zofio? Kot. Kot właśnie. Jest grzybowa krowa. No w ogóle to w ogóle podstawa. Ja nie wiem, dlaczego Aśka dopiero w tym momencie go wymieniła. Przecież to jest słynna kociara. To nie wiem, ona o krowach opowiada, o kocie zapomniała. Tylko jak ja dziękuję, Zosiu. Dziękuję. Tylko wiecie co, jak zespawnujecie sobie kota i chcecie, żeby on przy was był, za wami łaził, to musicie sobie od razu wziąć surową rybę. Ryba, ale musi być surowa, surowy łosoś to musi być, bo kota trzeba oswoić, bo inaczej ucieknie. Zobaczcie, spawnuję sobie kota, czyli tak, biorę jajo kota, śmieszne to, bo to wiadomo, że koty z jaja nie wychodzą, ale w Minecrafcie jakoś to musieli rozwiązać. Mam kociaka i teraz patrzcie, mam surowego łososia w ręce i muszę iść za tym kotem, o, i tak klikać go długo tą rybą, wiecie, karmić, żeby się przy kocie pojawiły serduszka i wtedy kot nas kocha. Nie? I on już będzie za mną łaził cały czas. Asiu, chciałbym ci przypomnieć, że wszystkie ssaki pochodzą z jajek. Tak. No wiem, no. No właśnie. W każdym razie. Ja bym chciała mieć kamerdynera, czyli takiego gościa, który tam, taki strażnik, nie? Czy ten dyrektor muzeum. Więc musimy znaleźć specjalne jajko. Czekaj, mamy pytanie Fundacji Think, czy są smoki? Smoki? Są smoki, ale... Czy można zespawnować smoka? Już, kurde. No tak, znaczy nie, mamy... No jest jajo smoka, tak, ale ten smok, on jest... Znaczy ja nie wiem, czy w ogóle tu można. Jak go teraz zespawnuję? Ja nie lubię smoków, one są groźne, one robią tutaj zadymę. Ja... Wiesz, Jacek, że w moim świecie minecraftowym jest Love and Peace, więc ja... Ale to nie ja pytam. A, no nie, no dobrze. Aśka pyta. Jest smok, tak. Miłośniczkę smoku. No dobrze, brawo, to znaczy tak, smoki, tylko smok w Minecrafcie nie jest pozytywny i trzeba z nim walczyć, ja boję się walczyć w ogóle, wiecie, ja boję się to zabijać w Minecrafcie, więc ja gram pokojowo, ale są smoki. Słuchajcie, potrzebujecie znaleźć takie jajo, które się nazywa... Zespawnuj BN-a, to znaczy jajo BN-a. Uwaga, bo te postaci, nie wiem czy mówiłam, ale one się nazywają BN-y, czyli jak wpiszecie sobie lupką BN, to znajdziecie takie kolorowe, tęczowe prawie że jajo i trzeba je sobie wziąć do ekwipunku. I teraz popatrzcie, mając to jajo, nie wiem, czy wam się już uda, bo chyba nie macie włączonego trybu World Builder. Poczekajcie, ja sobie WB wyłączę. O, zobaczcie. Ja tutaj klikam tym jajem i co dostaję tutaj? Informację, aby zespawnować BN-a potrzebujesz uprawnień World Builder. Czyli to samo, co robiliście tam w muzeum, musicie sobie włączyć WB najpierw na czacie. Włączamy na czacie WB, czyli /WB. O, i teraz ja widzę, o właśnie, że sobie włączacie, super, bo ja to widzę na jakby, nie, ten podgląd czatu jest po lewej stronie i widzę kolejne osoby, które sobie włączają WB, pięknie, czyli działacie ze mną. I teraz mając jajo, zastanówcie się, w którym miejscu on będzie stał. Nie? Na przykład, no nie wiem, dobra, on będzie tutaj u mnie stał przy wejściu po prawej stronie. Muszę wymierzyć tym jajem w trawę i kliknąć i zobaczcie, pojawia mi się mój BN, czyli moja postać. Ale powiecie, o kurczę, ale tamtej wyglądały inaczej, ten mi się nie podoba. No okej, okay, to nie jest za specjalny, jakiś tam cudnej urody. Więc można go oczywiście zmienić. Mając ten tryb WB, jak klikniecie prawym przyciskiem na tego BN-a, to zobaczcie, co się pojawia. Pojawia się takie okno dialogowe, w którym możemy tego bohatera niezależnego, czyli tego BN-a, możemy go zmienić, modyfikować. I teraz tak, niech on się nazywa kamerdyner.
kamerdyner, albo możecie mu nadać jakieś tam imię, jak chcecie, może być tam obojętnie jak nazwany. Ja go nazwałam sobie kamerdynerem, bo on będzie was witał w moim domu. I zobaczcie, że pod spodem mamy różne postaci, one różnie wyglądają. Widzicie? I ja sobie teraz wybiorę takiego, który będzie mi... O, Sowę, ja bardzo lubię też Sowę, tego kamerdynera Sowę. I mogę edytować w tym momencie tekst, który powie mój kamerdyner. Czyli tak, zmieniam mu nazwę, czyli jeszcze raz. Klikam prawym przyciskiem myszy na tego BN-a mojego. Zmieniam mu nazwę. Słuchajcie, na powie, to nie znaczy powie, że będzie gadał, tylko powie, jak się do niego podejdzie, to wyświetli się tabliczka, która, znaczy jak się w niego ramka z tekstem. Tak, jak się w niego kliknie, to wtedy tak. On to nam powie, czyli wyświetli się ta ramka z tekstem. I teraz zmieniam sobie jego wygląd i klikam edytuj tekst. I tutaj wpisuję. Dzień dobry, miły gościu. Witaj w domu Apanaski. Możesz tu wejść i rozgościć się. Nie zabieraj jednak niczego i nie burz żadnych przedmiotów. Możesz posiedzieć na ławce przed domem i poczytać książkę umieszczoną na pulpicie przed wejściem. Proszę bardzo, to jest moja informacja do was. I teraz, żeby ją odczytać i żeby odczytać wszystkie inne tam jakby teksty tych kamerdynerów, to zobaczcie, jak ja teraz podeszłabym do waszego kamerdynera i kliknęłabym na niego, to znowu mam tryb edycji. Więc żeby go odczytać, to muszę sobie wyłączyć tryb Word Builder, czyli muszę stać się znowu takim zwykłym użytkownikiem. O, i widzicie? I wtedy, jak kliknie na niego, to mój kamerdyner mówi, proszę bardzo, jak chcecie odwiedzić mojego kamerdynera, to możecie to zrobić. Chcę zobaczyć, czy ktoś ma... O, widzę, tutaj jest BN, dobra. O, dopiero się pisze, dobra, spoko. Idę patrzeć, czy gdzieś jest jeszcze BN umieszczony. Tu jest BN. Kamerdyner Iwony. O, jaki pan fajny. Witaj w królestwie Iwony. Rozgość się. Super. Bardzo fajnie. Jest kot. A, to mój kot. Dobra, przylazł za mną. O, mamy pszczoły, mamy koty. Patrzcie, ale cudnie jest w tym naszym świecie. Jest tutaj kamerdyner, taki na żółto ubrany. Kamerdyner pan Kazimierz, witajcie, albo pana Kazimierza może, bo, tak, bo to jest hacjenda pana Kazika, witajcie w domu mojego pana Kazimierza B. Najpierw proszę wpisać się do księgi meldunkowej, a następnie zapraszam do środka, ale czad, ja cię, księga meldunkowa, bosko, podskakuje, super. Ja uwielbiam takie akcje w Minecrafcie, widzicie, już się coś dzieje. O, jest BN Robocik, patrzcie, BN Robocik, cześć BN-ie Robociku. A, dobra, on się jeszcze tam pisze, na razie nie ma jeszcze informacji. Idę, patrzę, gdzie jest jeszcze BN. Nie ma tu BN-a, dobra, o tu jest chyba, o tu jest kamerdyner, dobra, spoko. Dzień dobry, witaj w domu Zofii, rozgości, ale niczego nie zabieraj. Nie burz, pięknie Zofio, brawo. Słuchajcie, czadersko, naprawdę jesteście niesamowici. Fajna zabawa, prawda? I zobaczcie, i taki BN teraz może przekazywać informacje waszym uczniom, ale uwaga, to wasi uczniowie, jak będą tworzyć światy, to oni mogą przekazywać informacje nam, swoim kolegom, bo oni mogą na przykład zbudować świat, w którym przedstawią coś swojego i będą tam zawierali różne instrukcje. Na przykład powiedzą, najpierw idź do domku numer 15 i tam coś zrób, tam spotkaj w kamerdyner, kamerdyner powie super, wykonałeś zadanie, idź teraz tam i tam, albo żeby uruchomić coś, to musisz najpierw nacisnąć dźwignię i tak dalej. Witaj w domu Ryszarda.
tutaj trzeba być grzecznym, pięknie, nie zabieraj i nie demoluj niczego, poczytaj sobie książkę, która jest na pulpicie, pięknie, naprawdę, słuchajcie, ja uwielbiam, ja się cieszę jak dziecko, bo ja Minecrafta, wiecie, ja mogłabym grać i grać, ale jak widzę, a najfajniej jest z kimś działać w tym Minecrafcie, słuchajcie, genialnie, zobaczcie ile umiecie. Widzicie, jak dużo umiecie. Pamiętajcie, żeby zespawnować BN-a, bo kota, krowę, cokolwiek innego możecie spawnować po prostu do woli, ale jeżeli chcecie zespawnować BN-a, to pamiętajcie, że musicie włączyć sobie tryb World Buildera. I to jest ta komenda, którą warto zapamiętać. Słuchaj, Jacek, wiesz co, ja myślę sobie, że my nie zdążymy już chyba dzisiaj zrobić tego druku 3D, ale ja nie mogę sobie odpuścić kwestii wyzwań, bo chciałabym, żeby nasi cudowni Minecraftowicze, którzy z nami dzisiaj tutaj są, zaczęli już stawiać jakieś pierwsze kroki w kierunku właśnie pracy projektowej i wyzwań, które mogą zrealizować z uczniami w Minecrafcie, więc chciałabym, o tutaj jest BN of Monia, dobra, ale jeszcze się of pisze. Monia. Tak, super. Dlatego ja bym bardzo chciała, to znaczy tak, słuchajcie, jeżeli chcecie tutaj dalej, a, bo jest jeszcze jedna sprawa, to jest niestety zła wiadomość, ponieważ jak wy wyjdziecie z tej gry, to wy jej nie będziecie mieli u siebie, ponieważ to jest gra hostowana przez Jacka. Ale co zrobi Jacek? Jacek wyeksportuje tę grę za chwilę. Tak zrobię. Yeah. I umieści ją na Padlecie. Yeah. I będziecie mogli sobie z Padletu ściągnąć ten świat i u siebie zaimportować. Beata pisze, dlaczego mam na czacie nieznane polecenie WB, nie mogę włączyć / WB. To niedobrze. Beato, czy w ogóle nie udało się? Nie, chyba już włączyła, no bo... 19:19. Nie no. Daj znać, Beato, proszę, dobra. Wiesz co, bo to jest też tak jak mówię, na normalnych blokach trawy to jest możliwe, w każdej chwili sobie włączysz WB, natomiast w tych światach przygotowanych czasem są takie zabezpieczenia, nadal nie może, dobra. Czasem może ona nie, nie została tym szefem. A. Zaraz zobaczę. Zostali szefem. A tak, dokładnie, jest jedna osoba, która jest członkiem, dobrze, już cię robię operatorem, widzisz, teraz ja mogę też to zrobić. Bo ja jestem operatorem. Tak. I teraz tak. Będzie działało, Beata. Teraz Beata będzie tak. Działało. I teraz tak. Ja wierzę, że ludzie jeszcze chcą trochę pograć, więc Jacek, nie wyłączaj tego swojego świata, nie przestań go hostować, niech sobie tu budują, ale ja bym chciała w trakcie, jak wy będziecie sobie budować, opowiedzieć wam o mega wyzwaniach, które możecie zrealizować ze swoimi uczniami. Jest, pięknie, dziękuję Beata, bardzo dobrze, że zgłosiłaś, mogliśmy to naprawić. I tak jak widzicie, niektóre światy są zabezpieczone, że uczeń nie włączy sobie tego world buildera i nie rozwali wam mapy, tak? I nie ucieknie. A czasem jest taka możliwość, w momencie, kiedy hostujemy ten świat, czyli wpuszczamy tam uczniów, to my możemy im nadać prawa operatora, ale uwaga, i oni wtedy będą mogli sobie włączyć to WB. Ale to musicie... Znaczy jeden, jak nadajecie nie temu, któremu trzeba operatora, to on zrobi operatorami swoich kolegów. No tak. A ci koledzy swoich kolegów, to jest jak pochodnia, jakby rzucić zapałkę na suche siano. Za chwilę są wszyscy operatorami i po sprawie. Rozpada się wszystko. Anita pisze, że ja... Ale no właśnie, rozpada się. Jadę tylko... na koniu. Brawo! Tylko, słuchajcie, to jest kwestia też właśnie tego, że wy znacie swoich uczniów. Wy się musicie z nimi umówić. Słuchajcie, możemy się wszyscy dobrze bawić. Możemy zrobić świetne rzeczy w Minecrafcie, ale jak będziecie kozaczyć i będziecie robić wszystko, żeby działać destrukcyjnie, to nam ta zabawa nie wyjdzie.
bo tu jakby wszystkim nam ma być dobrze, tak jak w klasie. Ja wierzę, że macie takie dzieciaki na swoich kółkach, które nie będą miały na celu właśnie, nie wiem, rozwalić wam lekcje, prawda, zajęcia i po prostu poniszczyć wszystko. To jest kwestia umówienia. Ja się z moimi dziećmi też umówiłam. Ja mówię, słuchajcie, ja wiem, że wy potraficie różne rzeczy, ale my nie jesteśmy tu po to, żeby kozaczyć, popisywać się i rozwalać. Ja mówię, ja chcę, żebyśmy się czegoś razem nauczyli, żeby była fajna przygoda. Umówcie się ze swoimi dzieciakami, bądźcie z nimi szczerzy, że wiecie, że oni potrafią więcej od was, nie? Więc te pierwsze 2-3 zajęcia przeznaczcie na to, żeby oni właśnie pokozaczyli, żeby wam pokazali, co potrafią, a potem powiedzcie, dobra, to teraz moje pomysły zróbmy tak, jak ja sobie to zaplanowałam i spróbujmy być teamem, spróbujmy być załogą, która zrobi naprawdę coś fajnego, okej? To wy sobie tu budujcie. Ja wychodzę z mojego Minecrafta, znaczy z tej gry. Świat jest cały czas hostowany i do końca naszych zajęć on będzie działał. Czyli jak tak. sobie będziecie jednym okiem oglądać albo słuchać to, co mówi Asia, to niech tak będzie. A tutaj z mojego komputera idzie hosting, więc cały czas ten świat będzie ok. Na koniec ja go zapiszę i udostępnię na Padlecie, więc nic nie zginie. Dokładnie. I teraz tak. Odtwórz od bieżącego slajdu, to był to początek już za nami, dobra, i teraz tak, wyzwania i challenge to jest coś, co ja uwielbiam najbardziej w Minecrafcie, bo to najbardziej idzie w kierunku działania steamowego z wykorzystaniem tych wszystkich poziomów samrowych. Pozwala wyzwolić kreatywność, pozwala zrealizować każdy projekt i tutaj jakby no, sky is the limit, czyli to w zasadzie ogranicza was tylko wasza wyobraźnia i wyobraźnia dzieciaków. Mogą powstać takie projekty, takie światy, takie rzeczy, że po prostu oglądającym oko zbieleje. I teraz tak, skąd wziąć pomysły na wyzwania? Jeżeli wejdziecie sobie w Bibliotekę Światów, to jest coś takiego, co się nazywa miesięczne wyzwania budownicze. I tam znajdziecie wyzwanie pod tytułem budujemy domek na drzewie, budujemy kolejkę górską albo zbuduj jakąś figurę, zbuduj coś, mając tylko do dyspozycji 20 bloków. To jest w ogóle super. Moje dzieciaki powiedziały, no nie da się, to takie będzie brzydkie. Słuchajcie, z 20 bloków da się wybudować naprawdę fajną rzecz. Tam jest dużo takich, albo na przykład możemy bronić muru chińskiego, jest tam takie wyzwanie. Albo możemy zbuduj farmę. Na przykład wyznaczamy sobie czas, i w tym czasie musimy zbudować farmę. Najlepiej to budować po 2, 3, 4 osoby, czyli w tym momencie, uwaga, jeden uczeń hostuje świat, czyli uruchamia u siebie ten świat, zaczyna go jako gospodarz i zaprasza 3 uczniów siedzących obok przy komputerach, podaje im kod dostępu i wtedy oni we 4 są w jednym świecie. A potem tam inny uczeń, inny świat swój hostuje, czyli praca w grupach. Słuchajcie, to wychodzi genialnie. Moje dzieciaki miały kiedyś takie wyzwanie, zbuduj mapę, na której ja będę musiała odnaleźć jajka. To było przed Wielkanocą. Easter Egg Hunt, chyba mówiłam o tym. I dzieciaki miały teren, na którym miały ukryć te jajka, a ja potem miałam ich szukać. I oni pracowali 4. To było naprawdę genialne. Więc uczniowie sobie nawzajem też mogą te światy hostować. Jak nie macie pomysłów, to zachęcam do wykorzystania sztuczną inteligencję, albo chat Bing Chat, albo chat GPT, albo wpiszcie... Przestańcie, macie lepsze pomysły niż ta cała sztuczna inteligencja. Ja wiem, ale on też pomaga. Ja wczoraj porównałam trzy programy, trzy jakby strony, chat GPT, chat Bing i to jest Magical School i chat GPT wygrał, bo ja mu powiedziałam tak,
wrzucę wam ten link, ten dokument na Padlet. Tam było pytanie. Podaj mi pomysły na challenge w Minecrafcie, które będą uwzględniały metodologię Steam i będą w modelu SAMR dotykały modyfikacji, a nawet redefinicji. Słuchajcie, genialne pomysły podał, naprawdę fajne, więc wcale nie jest tak źle, że my mamy dobre pomysły, ale jak nie mamy, to można skorzystać. Więc pamiętajcie o tym, żeby to zawsze było w tym kierunku modyfikacji, redefinicji, żeby dotyczyło właśnie tych elementów steamowych. No i teraz pierwsze wyzwanie, które w ogóle chyba wszystkie szkoły, które Minecrafta dotykają w swoich działaniach, realizują projekt Moja Szkoła w Minecrafcie. Po prostu budują szkołę. Słuchajcie, zróbcie to z dzieciakami. Niech dzieciaki to bardzo lubią, naprawdę bardzo. Dokładnie, one, słuchajcie, zdjęcia, najpierw niech tylko wiecie, niech to będzie praca projektowa, one muszą najpierw, bo fajnie by było, żeby to było zeskalowane, niech porobią zdjęcia, niech pomierzą tę szkołę, albo niech idą do dyrektora. Ile okien jest na ścianie, to jest taki wyznacznik, nie? Ile okien ma być na ścianie, tak, jak dokładnie. Duże mają być te okna, można wtedy pogadać o proporcjach, to tak. Kłania się plastyka, prawda? Proporcje, to znaczy... Co jest w jakim stosunku do czego, żeby nie wyszło, że okno jest tam 10 razy większe niż drzwi, no bo wtedy drzwi są w Minecrafcie już konkretne, prawda? Mamy konkretne, więc te drzwi coś wyznaczają. Jeśli mają być większe, no to wtedy się trzeba zastanowić, jak to zrobić. Dokładnie i macie tutaj to skalowanie, tak? Zobaczcie, ile matematycznych obliczeń, jaka to będzie powierzchnia. No naprawdę świetne rzeczy mogą wyjść, mogą iść po plany do dyrektora. Dyrektorzy mają plany swoich szkół. Więc każda szkoła ma plan budynku. Tak, mogą udostępnić im, jeżeli oni powiedzą, że chcą zbudować szkołę w Minecrafcie. Słuchajcie, to jest genialny pomysł w ogóle i jeżeli macie taką fajną grupę, która by się tym mogła zająć, oni też będą chętnie w domu budowali, dlatego fajnie, że mają te loginy ZPE, bo oni mogą sobie potem udostępniać te światy, eksportować, bo pamiętajcie, że jak oni zaczną budować w szkole, to żeby potem mogli ją kończyć w domu, to muszą ją sobie wyeksportować i wysłać sobie mailem, tak, albo wrzucić sobie gdzieś na jakąś chmurę. Możecie sobie znaleźć w necie, jest, ja tutaj zaraz wam link może nawet udostępnię. Patrz, Kazik na czacie pokazuje link do jego szkoły wykonanej przez dwóch uczniów z klasy piątej. No, to budowali. My tu gadamy o tym, a tam ludzie robią po prostu. Bardzo fajnie. Super. Mam prośbę, Kazimierzu, jakbyś mógł też ten link wrzucić nam na Padlet i napisz tylko, tak? Moja szkoła, czy tam szkoła SP w miejscowości, w której jesteś wykonana przez moich uczniów, wrzuć nam ten link, tam, żeby wiszało na tym Padlecie, żebyśmy mogli z tego skorzystać. To ja do Padleta trzeba jeszcze, ten link do Padleta. Wszyscy macie, czy macie wszyscy link do Padleta, bo może my tu gadamy, a... Dobrze, ja już zaraz wrzucę. Eksportować tą stworzoną, zaraz powiemy o tym. Dobra, ja już mam tutaj link, to od razu wrzucę, proszę bardzo. Ten link wcześniejszy z YouTube'a, który wam... Nie, tu YouTube mi się wrzucił. YouTube się wrzucił, ten sam. Ctrl-C, Ctrl-V, jest Padlet. Ten link do YouTube'a, jak wyeksportować? Dobra, to na końcu Jacek to pokaże. Jak on będzie zamykał, to on to pokaże i wtedy będziecie widzieli, dobra? To Kinga, przypomnij się tylko, żebyśmy tego nie, o tym nie zapomnieli. Słuchajcie, ten YouTube, który wam wrzuciłam, to jest link do filmu o tym, jak dzieciaki zbudowały liceum Batorego w Warszawie. No to licealiści budowali, to jest w ogóle majstersztyk, to w ogóle to, co zrobili, to w ogóle wow, ale wasi uczniowie, ale bardzo dużo szkół SP, czyli szkół podstawowych, buduje swoje szkoły w Minecrafcie, więc to nie jest powiedziane, tylko licealiści to mogą zrobić, ale to, co oni zrobili, naprawdę było genialne. Tak więc pamiętajcie o budowania, o tych miesięcznych wyzwaniach budowlanych, bo tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy, takich jak na przykład zbuduj stację kosmiczną, zbuduj statek kosmiczny, zbuduj bazę na Marsie. I teraz Jacek, opowiedz szybciutko o tym swoim projekcie. To ja nie będę udostępniał ekranu, to ty już puść ten filmik. Proszę Państwa,
jest takie miejsce, gdzie Ja ja mam sobie. puścić teraz? Tak. Dobra. Tak, puść. Słuchajcie, ten film będzie się trochę rwał, bo był kręcony tak bezpośrednio w Windowsy 10. To jest centrum kontroli lotów, a tutaj teraz pokazuje się kilkadziesiąt rakiet zbudowanych przez uczniów mojej szkoły przez 2 lata. To jest jakby, wchodzimy do tej mapy co roku i budujemy różne rzeczy i proszę zobaczyć, teraz za chwilkę zobaczycie Gwiezdny Niszczyciel z Gwiezdnych Wojen. Tutaj w ogóle wszystko z Gwiezdnych Wojen jest. Gwiezdny Niszczyciel, proszę bardzo, nieskończony, bo dołu nie ma zrobionego, ale góra, ten chłopak już nie jest w naszej szkole, bo skończył szóstą klasę. Proszę zobaczyć rakiety najróżniejszej maści, wysokości. Ja to zaraz pokażę. Tu, o, tutaj X-Wing z Gwiezdnych Wojen. Już wracam do tego X-Winga. Zobaczcie. X-Wing z Gwiezdnych Wojen. Piękny, ze złożonymi skrzydłami. A zaraz zobaczycie ostatnią odsłonę. No tutaj będzie z góry piękny widok samego środka, ale tych rakiet jest mnóstwo. W którą stronę się człowiek nie ruszy, to są rakiety stojące na ziemi, lecące. Tu mamy rakietę, która startuje, ale jest nieskończona. Widzicie, dopiero jest zaczęta budowa. To wszystko jest zrobione przez uczniów chyba z 6 klas. Jak jest taka lekcja, że zostaje trochę czasu, o właśnie, tu T-Fighter, jak jest troszeczkę czasu, albo taka lekcja, gdzie połowę klasy nie ma, bo są chorzy, no proszę pana, to wejdźmy i pobudujemy. I oni już wiedzą, że chcą budować tylko statki kosmiczne. Tutaj są kosmodromy, statki kosmiczne w najróżniejszych wykonaniach i budowały to dziewczyny grupowo, chłopaki samodzielnie, chłopaki grupami, jakaś szachownica jest tutaj, na której grali w Warcaby w ogóle, tak, za T-Fighterem, proszę bardzo. To szachownica, na której grali w Warcaby, ale moją ulubioną rakietą, zaraz ją zobaczycie, bo to już koniec filmiku, idziemy do rakiety, która, no tu jest zaczęta rakieta, widzicie, do skrzydło ma takie żółte, tutaj rakieta, która już spływa lawą, czyli coś się jara, ale tutaj, zobaczcie, idę w dal, nic nie widać, ale jak idę, to coraz, cały czas coś się pokazuje. I uwaga, końcowy akcent, moja ulubiona rakieta, rakieta smutny. Tak jest. Minecraftowa rakieta, proszę bardzo, smutny pan. Także ja to dzisiaj specjalnie dla was nagrywałem, bo takich miejsc świątecznych, na przykład budujemy choinki tuż przed świętami, jak jest jakaś tam lekcja. Proszę pana, my chcemy nową choinkę, bo mamy nowe pomysły. Choinek jest już chyba z 50, każda jest inna, budują choinki grupami pojedynczo. To też jest pomysł na jedną jakąś tam lekcję, której szkoda tracić, a z kolei gdybym wprowadzał nowy materiał, to nie ma sensu, bo na przykład nie ma połowy dzieciaków. Oczywiście wtedy budujemy wszyscy razem w jednym miejscu już. Dobra, Asia, lecisz dalej z prezentacją, bo na następnym slajdzie, na następnym slajdzie, o, cyberbezpieczeństwo. Moi drodzy, jak wchodzimy do bibliotek, to mamy tam cyberbezpieczeństwo i to jest dzisiejsze zajęcia w 7 klasie. 7 klasa przechodziła cyberbezpieczeństwo. No, na naszych nowych krzesłach. Są nowe żółte krzesła w mojej sali, także są, wszystkie dzieci będą elegancko siedzieć. Każdy ma swoje. Proszę bardzo, 7 klasa, lekcja o cyberbezpieczeństwie. Pracują w Minecrafcie, akurat to są dziewczyny, bo chłopaki niczego nie czytali, przeszli lekcję w 20 minut, ale kompletnie z niej nie skorzystali, więc ja powiedziałem, że do tej lekcji będzie, moi drodzy, sprawdzian, czyli będzie regularny, oczywiście też online'owy, zestaw pytań na Quizizie czy w którymś z narzędzi Microsoftu i będziemy odpowiadać na pytania, co to jest router, jak jest połączona sieć, co to znaczy, że klucz jest dwustopniowy, co to jest klucz prywatny i tak dalej, i tak dalej. Czyli można sprawdzać wiedzę z tego, w związku z tym one to bardzo uważnie przechodziły, bo wiedziały, że będzie to w jakiś sposób sprawdzone. Chłopaki przelecieli, bo nie powiedziałem tego, więc od razu się dzielę z wami, powiedzcie, że będzie sprawdzone, to będzie to przeczytane do końca i do końca wszyscy to przejdą. Dobra.
Dawaj dalej. W sytuacji, w której będziecie wykorzystać Minecrafta na lekcji, tak? My tak. bardziej opieramy się też tak. na pomysłach takich, gdzie będziecie mogli wykorzystywać na zajęciach dodatkowych, na jakichś takich właśnie pracach projektowych. Świetlicy na dodatkowym kółku, dodatkowe tak, godziny. Dokładnie. Warto to sobie. I teraz tak, Kinga zapytała, gdzie są te miesięczne wyzwania, więc tak, wchodzisz w Minecrafta, klikasz graj i po lewej stronie masz swoje światy, a po prawej stronie masz bibliotekę, bibliotekę światów. Jak wejdziesz w bibliotekę światów, to tam znajdziesz miesięczne wyzwania budowlane i tam w tych miesięcznych wyzwaniach budowlanych jest cała masa gotowych map, które realizują te wyzwania budowlane. To, co teraz tu widzicie, to jest strona, która może na przykład być przez Was wykorzystana na właśnie do budowy, czy też wyzwania związanego z budową bazy na Marsie, czy na przykład budowanie łazika marsjańskiego. Żeby to zbudować, potrzebny będzie nam odpowiedni biom, biom taki, który będzie przypominał tego Marsa. Tam, jak wejdziecie sobie w bibliotekę, to będą biomy i w tych biomach jest biom Badlandów albo pustkowia Netheru, ale myślę, że Badlandy będą lepsze, bo one to są takie góry właśnie zrobione z, one są z terakoty zbudowane i one są takie brązowo, żółto, pomarańczowe i to jest fajne miejsce takie wypadowe do budowy na przykład jakiejś bazy marsjańskiej. Słuchajcie, to może być, to tak jak Jacek pokazywał z tymi statkami kosmicznymi, nie? No wiecie, tylko najpierw one by musiały naprawdę jakby zobaczyć, jak wyglądają jakieś plany futurystyczne albo jakie warunki tam, prawda, panują, jak mogłyby wyglądać te bazy. Ja te linki, które tutaj mam w tej prezentacji, to wrzucę je na Padlet. To jest na przykład link do filmiku, który wydany został przez właśnie Minecraft, który zachęca do budowania tych baz marsjańskich i pokazuje właśnie jak wykorzystać. Widzicie, tam w oddali widać zielone drzewa i tak dalej, no bo to kawałek jest tego Badlandu, ale jak oni zbudują na przykład tą bazę marsjańską, to potem mogą ustawić noc w tym świecie, tak jak myśmy zmieniali pogodę, tak, można ustawić albo dzień, albo noc i wtedy na przykład mamy ciemność, prawda, więc tak jak na prawdziwym Marsie, jak oni sobie to oświetlą, to będą wszystko widzieli. I teraz patrzcie, jeżeli mamy budować na przykład bazę marsjańską, to oni musieliby też najpierw zobaczyć, jak budować okręgi, czyli takie te okrągłe podstawy do takich budynków, prawda? Można to zrobić programowaniem, ale można też, uwaga, Pinterest polecam, naprawdę świetna strona, jeżeli wpiszecie sobie na przykład, po angielsku najlepiej, ale ja też po polsku wpisuję, na przykład baza marsjańska Minecraft, to zobaczycie, ile tam jest zdjęć w ogóle i możecie to też pokazać dzieciakom, zobaczcie, tak wyglądają bazy marsjańskie zbudowane przez kogoś innego, słuchajcie, zbudujmy swoją, nie? Więc jakby to jest naprawdę świetna rzecz. Czy też na przykład sprawdzić właśnie, zobaczcie, tu jest specjalny post zrobiony po to, żeby wiedzieć, jak zbudować okrągłą bazę, podstawę, fundament, tak? Chociaż przy pomocy kodowania my możemy zaprogramować naszego agenta i on nam zbuduje w ogóle całą kopułę, więc to w ogóle jest czaderskie. Zobaczycie, jak fajne jest kodowanie w Minecrafcie. Co możemy jeszcze zbudować? Możemy zbudować, dobra, dzięki Anito, że byłaś, super, bardzo się cieszę, do zobaczenia za tydzień. Budujemy mosty, to jest też świetna rzecz w wyzwaniach budowlanych, albo w ogóle jak sobie wpiszecie most w wyszukiwarce, tam w bibliotece, jak jesteście w Minecrafcie, wchodzicie w bibliotekę światów i wpiszecie most, to zobaczcie, są trzy takie mapy właśnie typowe pod budowanie mostów. I jest taka mapa most łukowy nad kanionem, czyli macie gotowy kanion i tylko dzieciaki muszą zbudować most. No i co zrobicie najpierw? Najpierw oczywiście trzeba z nimi projektowo podziałać i zobaczyć, jakie w ogóle są typy mostów, łukowe, prawda, podwieszane, wiszące i tak dalej, wiadukty, estakady, i oni wtedy mogą zdecydować, jaki most zbudują. I teraz
z jakiego materiału ten most będzie, czy będzie metalowym mostem, czy będzie mostem drewnianym, czy będzie mostem na przykład kamiennym. Możecie zrobić losowanie. Jedna grupa musi zbudować drewniany, druga grupa musi zbudować kamienny, a trzecia na przykład metalowy, tak? Więc tutaj naprawdę świetne rzeczy mogą się zadziać. Super pomysł, uważam, tak, że też bardzo fajny, będę to robiła też z moimi dzieciakami. Warstwy ziemi, wnętrze ziemi, jak jest zbudowane wnętrze ziemi. Na ZPE znajdziecie fajną lekcję, która to tłumaczy, pokazuje, jak nazywają się kolejne warstwy ziemi, a potem z dzieciakami robicie to w Minecrafcie. Jak? Już pokazuję. Najpierw musicie wybuchnąć, wywalić taką totalną, głęboką dziurę w świecie i to będzie się bardzo dzieciakom podobało. Ja też miałam aż ciarki, jak budowałam bombę, która jest zbudowana z TNT i wywaliła mi taką totalnie głęboką dziurę. I po co ta dziura? Ale jak ją zrobić? Uwaga, najpierw trzeba zbudować zagłębienie, wybrać sobie jakiś świat, zbudować zagłębienie taką na dwa bloki głęboką, a na pięć szeroką i trzeba do tej dziury wstawić, zbudować taką bombę. Słuchajcie, zróbcie to sobie, otwórzcie sobie jakiś świat i zbudujcie sobie taką bombę i potem musicie użyć krzemienia, żeby podpalić to TNT, ale musicie się szybko odsunąć, bo to wybuchnie, żeby was nie zabiło. I jak to wybuchnie, to wtedy taka dziura się robi w ziemi. Słuchajcie, to jest w ogóle genialne, ja to uwielbiam. Robiłam to kilka razy, bo mi się tak podobało. A potem, słuchajcie, tę dziurę dzieciaki muszą wyłożyć blokami, które będą imitowały konkretne warstwy ziemi. No i wiadomo, że ta środkowa warstwa, znaczy tak, najbardziej środkowa warstwa jest stała, ale ona jest otoczona lawą, płynną lawą, więc lawę wlewałam na końcu, więc najpierw robiłam te wszystkie płaszcze, które tutaj są, zobaczcie, one są zróżnicowane tutaj kolorami, a potem na samym końcu wlewamy do środka lawę. Co robimy potem? Bierzemy tabliczki i opisujemy to, a dzieciaki, wiecie, co mogą zrobić? Mogą zrobić lekcje dla klas młodszych i mogą nagrać to w Minecrafcie, czyli włączają Minecrafta, włączają nagrywanie ekranu i to, co zrobił Jacek, nagrywając wam te wszystkie statki kosmiczne, latają po tej mapie i pokazują, zobaczcie, najbardziej wewnętrzną warstwą jest ta i ta warstwa, jest to płynna lawa, znaczy no, tam w środku jest ta stała, później jest płynna lawa i tak dalej, to jest płaszcz, ten jest najszerszy, ten jest później zewnętrzny, skorupa i tak dalej. Więc naprawdę w ogóle, zobaczcie, oni lekcje mogą, wiecie, że oni mogą bajki nagrywać w Minecrafcie. Ja widziałam w angielskiej bibliotece dzieciaki robiły ze swoimi opiekunami, bajki nagrywały o czerwonym kapturku, o trzech świnkach. Najpierw budowali świat, a potem nagrywali. To, wiecie, to tak jak ci youtuberzy, którzy nagrywają swoje filmiki i robią to w Minecrafcie, to oni po prostu włączają nagrywanie ekranu, chodzą tam sobie po tym swoim świecie, gadają terrerere i później to wydają jako filmiki. Nie zawsze jakieś tam z jakąś wartością. Natomiast dzieciaki mogą na przykład nagrać bajkę. Jeżeli szukacie steamowych pomysłów, to zachęcam was do zajrzenia na stronę Uniwersytet Dzieci. Wejdźcie tam, zobaczcie, jakie świetne steamowe lekcje, na przykład z zakresu fizyki czy chemii, tam można znaleźć i to może być pretekst do tego, żeby coś zrobić w Minecrafcie, bo najpierw możecie przeprowadzić taką steamową lekcję offline, a potem przenieść się do Minecrafta. Na przykład, tam jest taka fajna lekcja, jak zbudować metro. Słuchajcie, jakby dzieciaki usłyszały, słuchajcie, metro jest tylko w Warszawie, w naszym mieście nie ma, zbudujmy metro w naszym mieście, nie? Więc wiecie, to byłby niezły projekt. Albo projekt zoo, zbudujmy swoje zoo. Ja już jestem umówiona z moimi dzieciakami na ten projekt, tylko wiem, że on zajmie dużo czasu, więc jeszcze czekam na razie, bo przerabiamy kodowanie, tak żeby one się tak nauczyły też kodować tego agenta, żeby on umiał coś im zbudować. A potem będziemy to zobudować i tam zobaczcie, ile tam jest fajnych rzeczy, bo tak, trzeba najpierw wiedzieć,
w jaki sposób rozmnażać zwierzęta w Minecrafcie i czym one się żywią. Potem trzeba zbudować im przestrzeń. To, co tu widzicie, to są klatki. To nie może być zoo, tak? To musi być naprawdę przestrzeń do życia dla tych zwierząt. Więc oni takie mini małe biomy zbudują, prawda? Żeby to zoo zbudować. Czy na przykład projekt pod tytułem Zazieleniamy nasze miasto. Bardzo dużo miast w ostatnim czasie zostało wybetonowanych, to znaczy rynki tych miast zostały wybetonowane, niestety. Widzieliście Łańcuch na przykład, tak? Co się tam stało? I ja rozmawiałam z moimi dzieciakami, to jest projekt, który zrealizowałam w zeszłym roku, z moimi, uwaga, drugoklasistami. Ja mam drugoklasistów, w tym roku mam trzecioklasistów, z drugoklasistami to robiłam. Rozmawialiśmy o ekologii, o tym, jak, po co zieleń jest w ogóle w mieście, jaką ona funkcję spełnia. Oglądaliśmy sobie zdjęcia Wrocławia, stwierdzaliśmy, czy faktycznie chodziliśmy mapami Google Street View i jakby badaliśmy, czy to miasto jest dosyć zielone. No, stwierdziły, że tak, okej, ale jednak rynek nie. Nasz rynek nie jest też jakoś mega zielony, tak? Jest to pusty plac. Latem lepiej tam nie chodzić, bo temperatura jest strasznie wysoka, mimo że jest jakaś tam fontanna, tak? Ale generalnie mógłby być bardziej zazieleniony. Więc co zrobiliśmy? Postanowiliśmy zazielenić nasz rynek, to znaczy tam nie było ratusza takiego jak we Wrocławiu, bo znalazłam mapę, która przedstawiała miasto, a w środku był park. I ja ten park wycięłam, bo on był mi niepotrzebny i dałam uczniom taką, wiecie, wyczyszczoną mapę, widzicie? Tam tylko została trawa i jakieś tam kostki, a dookoła było miasto i myśmy się umówili, to jest nasz Wrocław, zazieleńmy go, zróbmy zielony rynek. No i słuchajcie, co oni zrobili, to w ogóle było, to przeszło wszelkie moje oczekiwania. To jest na przykład park, zielona przestrzeń uczennicy Julki. To jest w ogóle majstersztyk. To, co ona zrobiła, to jest najlepsza praca w ogóle, ale to, co zrobiła, to jak ja to oglądałam, to miałam ciarki. Zobaczcie, ile tam jest ciekawych rzeczy. Mamy miejsce do gry w szachy na przykład dla ludzkości. Pięknie ogrodzone, zobaczcie, zielonymi żywopłotami. Zwróćcie uwagę na te klomby. To jest w ogóle niesamowite, naprawdę. Miejsca takie właśnie ala w stylu, wiecie, parku angielskiego, nie? Gdzie tam wszystko jest uporządkowane i tak dalej, chociaż nie wiem, czy to angielski, czy francuski. W każdym razie park z ławeczkami, oświetlony, prawda? Zobaczcie, miejsce rozrywki, gdzie mamy stół do ping-ponga, mamy stoliki, które są zadaszone, bo przecież ludzie nie chcą na słońcu siedzieć, prawda? I żeby im tam mózgi parowały. Mamy też siłkę, popatrzcie, tam jest, nie wiem czy widzicie tutaj, po prawej stronie jest ścianka wspinaczkowa, jest huśtawka, popatrzcie, są drabinki i tak dalej, no w ogóle dziewczyna zrobiła po prostu majstersztyk, a że jest koniarą, po prostu to oczywiście musiała mieć konie w swoim parku, zaplanowała takie miejsce fontannę, zobaczcie jak to jest cudownie wykonane, naprawdę to zrobiła drugoklasistka. Jakby postanowiła zostać prezydentką tego miasta, więc siebie tam umieściła po prostu i wita tutaj, prawda, nas w tym parku i życzy miłego spędzenia czasu. To jest praca Miłosza, który sobie tutaj pomnik prezydenta miasta postawił na przykład, ale nie chciał być prezydentem, był architektem tego parku. To jest na przykład fajne łoże do robienia brzuszków, nie? Więc wiecie, takie, nie, taki trochę sportowy element. No i jest architektem, więc oni mogli poczuć się, albo patrzcie, brzozy w wodzie, nie? Taka instalacja, na przykład w ogóle to mi się kojarzy śmiesznie, ale brzozy w wodzie, to Dominika zrobiła. Oni mieli takie pomysły, słuchajcie, a to jest w ogóle pomysł Artura. Artur zrobił na chodniku takie miejsce, które się nazywało miejscem zen, gdzie idąc do pracy albo w ogóle idąc po mieście, możesz wejść sobie do takiego, wiecie, jakby ozielenionego, osłoniętego pomieszczenia i tam pomedytować. On to zrobił, bo mówi, że jego mama
jeździ na takie spotkania, gdzie medytują i tak dalej, i on mówi, że mojej mamie to dobrze robi, więc ja to zrobiłem też dla ludzi. Nie? Słuchajcie, drugoklasista, rozumiecie? Naprawdę was nie ściemniam. Więc to są te pomysły, które zrealizowali moi uczniowie. To jest naprawdę niesamowite, co dzieciaki mogą zrobić w Minecrafcie i jakie rzeczy mogą się tam naprawdę zadziać. Więc pamiętajcie, że tak naprawdę to tylko właśnie wasza wyobraźnia albo wyobraźnia dzieciaków ogranicza was w realizowaniu wyzwań. I ja mówię tu właśnie o zajęciach, nie zajęciach lekcyjnych, tylko, chociaż możecie to robić też na lekcji, czemu nie? Ale mówię bardziej o takich właśnie dodatkowych wyzwaniach, dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. No dobra, Jacek, to chyba czas na zamknięcie naszego świata. To teraz udostępnij swój ekran i pokaż, jak wyeksportować świat, który sobie będziecie budować i który chcecie dokończyć na przykład w domu, tak? Żeby sobie go przesłać i dokończyć w domu. Moi drodzy, jesteśmy tutaj wszyscy, pięknie działamy. No i nagle okazuje się, że trzeba... No, jak ja wznowię grę, to mogę sobie popatrzeć, co tu się podziało. Dzieje się cały czas, zobaczcie, S jakieś powstało, czy to piątka bardziej. Nie, S, Sylwia, S? No pewnie. S, a to nie piątka? To może być też piątka. No właśnie, takie są różne, wiecie, problemy mamy. W każdym razie powstały piękne rzeczy, no ale ja bym chciał ten świat zamknąć. Chciałbym wyjść z niego, więc uwaga, no oczywiście... Bajer polega na tym, że jeśli ja was wpuszczałem do świata, to ten świat jest mój, a wy wszyscy w nim jesteście gośćmi i świat się zapisuje lokalnie na komputerze hoście, czyli tym, który świat udostępnia, czyli ten świat zapiszę na moim komputerze, u mnie osobiście, mimo że był otwarty jako świat z biblioteki, prawda? Ale to, co wyście zrobili, będzie u mnie. No to uwaga, klikam Escape, prawda? Mogę to zamknąć. Uwaga, przestań być gospodarzem sesji. Jak kliknę przestań być, to on, jeśli przestaniesz, zostanie ona zakończona u wszystkich graczy. Czy na pewno chcesz to zrobić? No, zbliża się 8. Potwierdzam. Potwierdzam, sesja się zakończyła. U was światy się zamknęły. Ja jeszcze go mam, ale do niczego mi niepotrzebny, bo przełączam się tutaj i zobaczcie, mam zapisz i wyjdź. No to klikam, zapisz i wyjść, czy na pewno chcesz zapisać. Klikasz, zapisz i wyjść. Uwaga, wyszedłem. Pamiętacie, że myśmy ten świat brali z biblioteki, prawda? Jakbyśmy tutaj wchodzili, pokaż bibliotekę, były światy początkowe i w tych światach początkowych były różne światy i Asia kazała tutaj wpisać hasło, empatia, no i ta wioska empatia się pokazała. Okej, ale tak zobaczcie, pokaż moje światy, okazuje się, że 9 listopada jest Your Village, twoja wioska, 8,2 mega. I ja mam taki świat. Teraz uwaga, jak na ten świat kliknę, to mam albo graj, czyli sobie sam zagram w niego, albo stanę się gospodarzem, żeby móc wam znowu ten świat dawać, albo poustawiam coś w tym świecie, albo taki... Ale poczekaj, zanim go wyeksportujesz, kliknij w ustawienia, tutaj możecie zmienić sobie nazwę, tak żeby, bo wiecie co, jak weźmiecie sobie tę nazwę i potem z inną klasą będziecie też to robić, to będziecie mieli dwa światy Our Village i nie będziecie wiedzieli, który świat do której klasy, jakby, który świat której klasie wysłać. Więc jakbyś mógł, Jacek, napisać tu wioska superkoderów, skasuj to i napisz wioska superkoderów, to my będziemy wiedzieli, że to jest ten nasz świat, ta nasza wioska, bra? O, wioska właśnie. Superkoderów, tak? Tak. Dobrze. No i świat jest kreatywny, poziom trudności pokojowy, te wszystkie rzeczy możecie sobie przejrzeć, ale mamy wioskę superkoderów. I teraz uwaga, pamiętacie, klikam na świat, zarządzaj i w tym zarządzaj mam, uwaga, kopiuj. Czyli ja skopiuję sobie, dorobię jeszcze, albo eksportuj, albo usuń. Światy mogę również wywalać. No więc ja robię eksportuj. Co się robi? Otóż zapisz jako
kioska superkoderów, u mnie w downloads, czyli w pobranych. My tego, tak? Jacek, my tego nie widzimy, bo ty masz udostępniony tylko ekran Minecrafta. Dobra, więc ja to, ale to... Dobra, więc ja zapisuję w pobrany. Tak. Ja to już okej. Czy chcesz wyjść z Minecrafta? Okej, wychodzę z Minecrafta. Dobra, nie widzicie mojego ekranu i bardzo dobrze, bo ja go też nie widzę. Zapisałem swój świat w pobranych. Ja już wam to pokazuję, czekajcie. Pokazuję wam tylko, pozamykam 37 tysięcy okienek, które mam otwarte. Dobra, i teraz nam potrzebny jest o takie okienko pobrane rzeczy. O, okej. I ja się przełączam teraz, żeby wam pokazać. Proszę bardzo, folder pobrane rzeczy. Zobaczcie, to jest mój folder pobrane rzeczy. Wy to teraz widzicie. I tutaj jest wioska superkoderów MacWorld. Ten dokument ma 5,7 MB. Dzisiaj o 20.02 jest zapisany. I ten dokument wrzucę na Padlet. Jeśli wy go pobierzecie, to będziecie mogli importować świat i otworzyć go z własnych światów. Dokładnie. Tak, czyli ja to teraz wrzucam na Padlet i... Tą naszą wioskę, wy ją możecie importować i każdy z was będzie mógł mieć tą wioskę u siebie. U siebie. Tak, a jak... I Beatko, nie będziesz się już martwiła, że ci zniknęło twoje akwarium, będziesz się mogła, kochana, nie, dokończyć. Nie, tak jest. Beata skończy akwarium, rybki wpuści, wodę trzeba tam wlać, rybki posadzić, ukwiały i różne rzeczy i będzie bardzo ładnie. Słuchajcie... Poczekaj, jest problem jeszcze pytanie. Poczekaj, pytanie jest jeszcze. No. Czy jest jakieś ograniczenie do ilości światów? W sensie Donato, pytasz o to, czy ty tam w tych swoich światach masz jakieś ograniczenie? Nie, możesz ich mieć ile chcesz, tylko wiesz... Pojemność dysku. Tak, dokładnie, tu chodzi, zależy od pojemności dysku, ale spokojnie możesz mieć, no ale potem już nie da rady połączyć tych naszych zmienionych indywidualnie światów. Nie, no, nie. Jeżeli nie, no sztuczka jest taka, że wybierzecie teraz wspólny świat, ten, który robiliśmy razem, i jeśli każdy z was otworzy ten świat na własnym komputerze i go zmieni, to każdy będzie już miał swój świat z cząstką naszego. Swoją wersję, tak. Żeby go znowu robić, to musielibyśmy robić to, co ja robię ze swoimi uczniami. Od czasu do czasu wpuszczam kompletnie inną klasę do świata rakiet i oni budują swoje rakiety. I po 5 czy 6 latach ja zamierzam pokazać 1000 rakiet, czy 50, czy 500 rakiet, ile oni tam wybudują. I to będzie naprawdę fajny film z setką, czy dwoma, czy trzema setkami rakiet i wszystkimi rzeczami, które oni zbudowali. Także tak to działa. Tak to działa. Dostaniecie ten świat, będziecie mogli go sobie zaciągnąć i zmieniacie go już niestety na własną odpowiedzialność. Nasze rzeczy też możecie oczywiście tam pozmieniać, bo jeżeli to jest wasze, na waszym komputerze, to w zasadzie możecie doprowadzić wszystkie swoje zmiany. Słuchajcie, nie zrobiliśmy dzisiaj wszystkiego, czego planowaliśmy, bo mieliśmy jeszcze jedną dużą aktywność, ale te aktywności na początku zawsze działają w taki sposób, że ludzie się rozkręcają. Znaczy my myślimy, że tam zbudują kilka rzeczy, a to nagle okazuje się, że my wszyscy budujemy i więcej. Okej, na razie świat dostaniecie, będziecie sobie go zmieniać i czynić, jak to? Czynicie świat wam poddanym, będziecie czynić sobie świat poddanym, czyli realizować najcudowniejsze idee, a my spotkamy się za tydzień, żeby jeszcze bardziej poddanym świat nam czynić, bo jest już 6:30, idziemy precz. Ja tylko powiem, ja mam duszę hazardzisty, nie jest łatwo. No właśnie, wiecie, uważajcie, żeby nie wpaść jak śliwka w kompot. Ja wsiąknęłam w Minecrafta i teraz, ale bardzo go kocham i lubię pracować z nim, ale chcę. Ona wpadła. Ona to jest jej, ona już do kina nie chodzi, słuchajcie, to bieda. Ale za to chodzę do teatru, hello. Więc słuchajcie, więc na następnym spotkaniu na pewno pokażemy wam te ustawienia, bo to jest ważne, żeby też wiedzieć, jak ustawić sobie świat, jak wybrać sobie jakiś świat. Jeszcze chwilę przy tych wyzwaniach może pobędziemy, ale pokażemy wam też druk 3D.
jak go ogarnąć, jak zbudować coś i potem właśnie wydrukować na 3D, bo to jest bardzo potrzebne. Dotkniemy trochę jeszcze tego cyberbezpieczeństwa, tak więc no, będzie się dużo działo, będziemy jeszcze na pewno razem pracować, więc szykujcie się. No i idźcie do minecraftowych szkół i budujcie je. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że dobrze się dzisiaj bawiliście i że nie wystraszyliśmy was jeszcze bardziej i że przyjdziecie za tydzień. Czy nagranie z dzisiejszego spotkania będzie? Tak, one są nagrywane, dajcie nam trochę. Wszystkie będą. Tak, one muszą być jeszcze obrobione. Dobra, do zobaczenia za tydzień. We środę, tak? Tak, we środę się widzimy, o 17. Bye. Bye. Trzymajcie się, bardzo wam dziękujemy. Pamiętajcie, na Padlecie są tam rzeczy. Będą nawet jeszcze. Tak.